Biznes Cafe Podcast, odcinek 28. Ja im mówię, kobieto, zabierz ty się za siebie. Ja wiem, że się, wiesz, poświęcasz mężowi i dziecku, ale zacznij się uczyć tego angielskiego, bo jeżeli ty nie będziesz szczęśliwa, bo jesteś niespełniona w tym domu i chciałabyś się gdzieś wyrwać, nawet i zabrać swoje dziecko gdzieś, albo jak twoje dziecko pójdzie do szkoły, jak będziesz mu pomagać? Nie możesz się poświęcać bezgranicznie, musisz znaleźć czas dla siebie, zacznij się uczyć tego angielskiego, chociaż po troszku, albo robić coś innego dla siebie. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam Ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Nauka języka angielskiego może być ciągle dla wielu Polaków w Wielkiej Brytanii sporym wyzwaniem. Powodów może być wiele, choćby nawet wiedza i świadomość tego, że język angielski składa się z dziesiątek, setek, tysięcy różnych wyrażeń, różnych słów określających często tą samą rzecz. Ciężko się wielu Polakom zmotywować do tego i uwierzyć we własne swoje możliwości, swoje własne zdolności do tego, żeby nauczyć się języka szybko. Wcale się nie dziwię. Pamiętam ze szkoły podstawowej, kiedy pierwszym podręcznikiem do nauki języka angielskiego, jaki zakupiłem, był podręcznik, którego tytuł brzmiał English is fun. Ktoś mi wtedy przetłumaczył, że chodzi o to, że angielskiego uczyć się jest łatwo i przyjemnie. Cóż, nie przypominam sobie, żebym tą przyjemność czy łatwość odczuwał podczas czytania tamtego podręcznika i nauki języka angielskiego w szkole podstawowej, co zresztą później życie zweryfikowało i kiedy przyjechałem do Wielkiej Brytanii, okazało się, że tamta wiedza de facto ulotniła się, była bezużyteczna. Tak naprawdę języka uczymy się, będąc praktycznie na miejscu. I wielu z nas zauważa tą możliwość, że faktycznie tak jest lepiej, tak jest łatwiej, i podejmuje ten krok i zaczyna uczyć się po prostu od Anglików. Część potrzebuje pomocy, motywacji. Potrzebuje jakiegoś kursu, jakiegoś nauczyciela. I właśnie nie każdy potrzebuje tego samego, ale od książek ta wiedza przeniosła się później na programy audio, kasety, płyty, DVD, aż w końcu trafiło to do internetu. I teraz okazuje się, że jest to chyba główne narzędzie do nauki języków obcych. W tymże właśnie obszarze odnalazła się Aleksandra Lert, która jest dzisiaj moim gościem. Aleksandrę spotkałem na Facebooku, zauważyłem, po prostu odnalazłem ją przypadkowo. W pewnym momencie zobaczyłem na Facebooku jakąś transmisję live i jakąś nauczycielkę wykładającą język angielski, ale wykładała to w tak ciekawy, interesujący sposób i poruszała takie tematy, że pomimo tego, że wydawało mi się, że ja nie potrzebuję lekcji angielskiego, skorzystałem z tych darmowych, jak się okazało, wykładów na Facebooku. Aleksandra Lert, pochodząca, jak się okazuje, z małej miejscowości pod Żywcem w Polsce, przyjechała do Wielkiej Brytanii, tak jak większość z nas, do pracy w hotelu. I ta Wielka Brytania jej wcale nie zachwycała i pewnie by wróciła do Polski, gdyby nie zawrócił jej w głowie pewien Anglik z gitarą. I tak okazało się, że Aleksandra wylądowała w Wielkiej Brytanii. Kiedy mówi o sobie i swoim dzieciństwie, mówi, że nienawidziła szkoły, nienawidziła chodzić do szkoły. Więc co się stało z Aleksandrą, że teraz postanowiła jednak stać się nauczycielem? I to nie nauczycielem takim właśnie szkolnym, w małej szkole, gdzieś tam w małej grupie dzieci, tylko nauczycielem dorosłych na masową skalę. Do swoich lekcji wykorzystuje prawie tylko i wyłącznie kanał Facebooka. Na tym Facebooku zgromadziła już dziesiątki tysięcy fanów i w ten sposób dociera do ludzi, którzy potrzebują pomocy w nauczaniu, nauczaniu ich języka angielskiego. Jej strona internetowa najlepszekursyangielskiego.co.uk zyskuje również na popularności, ponieważ nie tylko daje lekcje w internecie, ale też sprzedaje podręczniki i materiały multimedialne, które można samemu wykorzystać w domu, aby uczyć się języka angielskiego. Ale co mnie właściwie przyciągnęło do Aleksandry? Nie tyle właśnie ten jej sukces związany z tym produktem, ale przede wszystkim jej osoba, bo kiedy zobaczyłem, w jaki sposób ona
publikuje te materiały, w jaki sposób ona się zachowuje, w jaki sposób mówi, zobaczyłem, że jest to osoba, która jest bardzo naturalna, osoba, która potrafi, ma dystans do siebie, potrafi się śmiać z samej siebie i jest specyficzną osobą, która ma właśnie ten element takiej naturalności, którą bardzo przyciąga, bo jednak nauczyciel taki, wiecie, sztywny, taki, który od A do Z wykłada, to jest pewna bariera, która powoduje, że ciężko nam się w zasadzie uczyć. Natomiast Aleksandra mówi, że ona wyznaje zupełnie inny sposób nauczania. Sama mówi, że jest autorem terminu learntertainment, czyli tak jakby ucz się i baw jednocześnie. I możesz sprawdzić, jak jej to idzie właśnie na jej kanale Facebooka bądź na jej stronie internetowej. Ale dzisiaj zapraszam Cię na rozmowę z nią nie tylko na tematy nauczania języka, ale w ogóle na temat budowania biznesu w internecie, na temat jej historii związanej właśnie z tym, jak w tej Wielkiej Brytanii zapuściła korzenie i założyła rodzinę, o jej plany na przyszłość oraz o to, co daje jej w życiu najwięcej siły, mocy do działania i do tego, żeby być właśnie taką otwartą, naturalną osobą. Tyle wstępu. Teraz zapraszam Cię na rozmowę z Aleksandrą Lert, która mam nadzieję spodoba się Tobie i będziesz świetnie się podczas niej bawiła. Zapraszam. Co Cię skierowało do Wielkiej Brytanii? Może od tego zacznijmy. No coś, to takie pytanie od tak. razu na początek. Tak. Ale to jest historia długa, ale ją skrócę. Ja miałam 19 lat, kiedy skończyłam, już byłam w ostatniej klasie technikum hotelarskiego, bo mnie zawsze interesowały podróże i języki obce. To jest to, co mnie cieszyło. Dlatego technikum hotelarskie, bo wydawało mi się, że to będzie drogą do mojego celu. I moja szkoła organizowała praktyki w hotelach czterogwiazdkowych, pięciogwiazdkowych w Wielkiej Brytanii i mi udało się dostać na te praktyki razem z moimi koleżankami, dwoma. I tym sposobem wyjechałam do Droitwich Spa, do hotelu czterogwiazdkowego właśnie. Tak. A gdzież to jest? To jest w Worcestershire. Aha, to jest niedaleko tego miejsca, po sąsiedzku, teraz ode mnie. No dobrze, czyli pojechałaś na praktyki i tak już zostałaś. Nie, po miesiącu nas wszystkich wyrzucili. Wyrzucili, no to może... Nie, znaczy nie, oni, to nieprawda, to jest nieprawda. Tak dramatycznie to było, uwaga, ale to nie o to chodzi. Uwaga, to chodzi o to, że po prostu w tym hotelu pracowały osoby z różnych krajów europejskich. Było bardzo wielu Węgrów, byli Polacy, Słowacy, z Estonii też były osoby. I te wszystkie osoby, które przyjechały jako ostatnie, w ostatnim rzucie, to znaczy między innymi ja z tymi koleżankami, po miesiącu dostały informację, że nie ma aż takiego dużego zapotrzebowania, jakiego się właściciel hotelu spodziewał. Z tego względu oni nam zapłacą za bilety do domu, ale... to tyle. Więc dla mnie to nie była dobra wiadomość, dlatego że ja pożyczyłam pieniądze od moich rodziców, żeby przyjechać na te praktyki. Więc ja stwierdziłam, że nie wrócę do domu, dopóki ja tych pieniędzy nie odrobię i im nie oddam, bo myśmy dostawali strasznie mało pieniędzy tam. Więc zaczęliśmy, wszyscy Węgrzy w ogóle wrócili do domu, a wszyscy Polacy zaczęli szukać jakiegoś rozwiązania. Mieliśmy dosłownie bardzo mało czasu, ja nie wiem, czy kilka dni na to, żeby to załatwić. I mi udało się znaleźć zakwaterowanie z znajomymi znajomego. I z nimi zostałam przez 2 tygodnie. No a potem, wiesz, z jednego miejsca do drugiego i tak to się, że tak powiem, musiałam stanąć na swoje własne nogi bardzo szybko. Mhm. Czyli rozumiesz, że co, znalazłaś konkretną już następną pracę, czy zaczęłaś coś działać sama? Nie, szukałam, wiesz, Boże, muszę, tak się staram ci powiedzieć jak najmniej. No to jest interesujące, dlaczego? Ze względu na czas? To jest bardzo mało medialne. Dobra. Opowiadaj.
Dobra, więc tak, udało mi się, to pierwsze miejsce, w którym zostałam, miałam tam mieszkać tylko tydzień. I generalnie to była troszkę śliska sprawa dla mnie wtedy, dlatego że mieszkałam z trzema Irańczykami i jedną Polką, która była dziewczyną jednego z tych chłopaków. Pokój, który oni mi dali, nie miał w ogóle drzwi, a jeden z tych chłopaków się we mnie zakochał, więc dla mnie się trochę paliła, wiesz. Palił mi się grunt pod nogami, dlatego że ja nie czułam się w ogóle tam bezpiecznie. I była taka sytuacja, że po prostu szukałam, miałam pracę, pracę znalazłam bardzo szybko. Wtedy praca w ciągu 2-3 dni nie było problemu. Ale z mieszkaniem był problem, bo nie było Facebooka wtedy. To nie były czasy Facebooka, to nie było czegoś takiego, że wchodzę na Polacy w Worcester i w ogóle ludzie ratujcie. Nie było w ogóle niczego. Ja miałam 19 lat, byłam absolutnie sama. I musiałam kombinować. I poszłam do agencji nieruchomości i wychodziła babka jakaś z tej agencji nieruchomości i ja ją zaczepiłam i moim łamanym wtedy angielskim, ja byłem, wiesz, po maturze z angielskiego, ale wiesz, jak to wygląda angielski na tym poziomie i pytam się jej, czy w tym miejscu można tylko kupić i wynająć mieszkanie, czy też można wynająć pokój. I okazało się, Grześ, że ona ma pokój do wynajęcia i ja od niej ten pokój wynajęłam i wyprowadziłam się od tych chłopaków bardzo szybko i to było w ogóle w ostatniej chwili jak dla mnie, Dobre więc... miejsce, dobry czas, dobry moment. Spotkałaś tą osobę, pam, udało się znaleźć coś. No. Okej, to zakwaterowanie miałaś ogarnięte w tym momencie. Rozumiem, że Aha. poczułaś się na pewno spokojniej, bezpieczniej. Aha. A przed chwileczką powiedziałaś, że zaczęłaś zadawać jakieś pytanie po angielsku i wtedy twój angielski był jakiś taki słaby i tak dalej. Tak z tego zrozumiałem. No, a teraz się okazuje, że ty uczysz języka angielskiego i to w bardzo takim. Bardzo ciekawy, oryginalny sposób, zaawansowany. Jak do tego doszło, że z tamtego miejsca, gdzie byłaś w jakiejś tam pracy, ciężko ci było z zakwaterowaniem, stałaś się tym nauczycielem języka angielskiego? Więc ja zawsze nienawidziłam szkoły. Ja byłam strasznym buntownikiem i generalnie, zwłaszcza w szkole średniej, to w ogóle waga robisz i niekoniecznie chluba rodziny. Przykład nauczyciela. Aha. Ale to był jeden z powodów, dla których ja, wiesz, chyba jeden z powodów, dla których ja się rozumiem z moimi uczniami, bo ja wiem, jakie oni mają doświadczenia ze szkoły. U nas po prostu panował w szkole terror, bo nas było 36 osób w klasie i nauczyciele sobie z nami nie radzili. Więc nas próbowali terroryzować i były osoby, które się strasznie stresowały tym wszystkim. W ogóle rok później, jak ja, wiesz, coś, jak ja skończyłam szkołę, 3 osoby popełniły samobójstwo, więc to, tak powiem, odzwierciedla Żartujesz. atmosferę, która Ojej. panowała w naszej szkole. Więc Co to za szkoła była? No, to nie musisz no, wymieniać pozdrawiam nas. wszystkich nauczycieli. No nie, było kilku, wiesz, No dobrze, fajnych. czyli nie bez No. powodu, ja zadałem ci pytanie o ten język angielski, ale nie bez powodu powiedziałaś teraz o tym, Okej, więc... że coś tam w tej szkole Nie było nie wygląda tak. bardzo szybko, tak, okej. Więc ja zaczęłam pracować i okazało się, że ta praca w Wielkiej Brytanii była wtedy strasznie, strasznie ciężka. Ja nie mówię, że teraz jest łatwiej, ale teraz przynajmniej jest łatwiej wywalczyć swoje prawa. Wtedy, wydaje mi się, mieliśmy prawa bardzo, wiesz, niewielkie, ponieważ nie byliśmy świadomi tego. Ja na przykład w miejscu było Christmas Fair, wiesz, czyli impreza ta, wielka sprzedaż przedświąteczna, wiesz, sklep otwarty do późna i ja pracowałam w jednej restauracji 16 godzin, kiedy Anglicy, wiesz, mieli normalnie, wiesz, zmiany, a ja 16 godzin bez żadnej przerwy, a na koniec kazali mi iść sprzątać kible albo do domu, no nie? Więc ja stwierdziłam koniec tego. Po prostu koniec. I wróciłam do Polski po 7 miesiącach pobytu w Wielkiej Brytanii i postanowiłam pójść na studia. I nauczyć się tego angielskiego, ale jeszcze był taki jeden powód, dość poważny. Ja w tym miejscu, gdzie mieszkaliśmy, mieszkał taki chłopak, który ja, myśmy mieszkały z moją koleżanką na drugim piętrze, a on na pierwszym piętrze, to był syn właścicielki. I za każdym razem, jak ja wracałam z pracy, ja miałam gitarę, to była pierwsza rzecz, którą kupiłam w ogóle w Anglii. Wow! Tak, za pierwsze pieniądze jedne. W ogóle, wiesz, To więcej możemy kwestii. sobie piątkę przybić, hej. Tak. I tak.
On posiadał gitarę elektryczną, ale nawet nie potrafił jej, wiesz, nastroić, więc ja mu tą gitarę nastroiłam, potem następnego dnia on znowu, wiesz, ja wracam z pracy, on znowu puk, puk, puk i znowu tą gitarę, ale wiesz, co najgorsze, że on siedział i w ogóle nie wyłaził. On nie pracował, a ja musiałam rano do pracy, no nie? Mm-hmm. No i siadł w końcu o tej 12 w nocy, ale następnego dnia znowu, wiesz, mówię ci, co za człowiek, no. Ale za ten upór go kocham, no nie? Więc... Domyślam się, jak się to skończyło. Trójka dzieci później, no nie? 12, 14 lat później. No, w każdym razie ja już nie mogłam wytrzymać w tej Anglii i wróciłam do Polski, żeby iść na studia, ale też było dla mnie niesamowicie ważne, żebym ja mogła z nim rozmawiać o wszystkim, na każdy temat, żebyśmy mogli być w stanie się zawsze zrozumieć. Więc bo nie powiedziałeś teraz, on był Anglikiem. Tak, tak, no syn właścicielki. No dobrze, okej. Ta babka, którą spotkałam w tej agencji, pamiętasz? Mamusia, no nie? Tak, okej. Wszystko zostaje w rodzinie. Wiem, wiesz. Darmowe lokum już teraz, tak? Moja teściowa to charakter miała naprawdę. Kawał, wiesz, tak powiem, konkretnej babki. No. Więc tak, więc dlatego, wiesz, słuchaj, stąd się wzięło, wiesz. Tylko ja, jak zaczęłam studia, to nie było tak, że ja dostałam się na te studia filologiczne i w ogóle było w ogóle wspaniałe i w ogóle, wiesz, unicorns, wiesz, jednorożce, tęcza i w ogóle, wiesz, brokat. Tylko ja uczyłam się w przygotowaniu, ja zdałam maturę na 4. Byłam w Anglii przez 7 miesięcy, potem spędziłam kolejne chyba 6 miesięcy przygotowując się do egzaminów wstępnych na studia. Dosłownie uczyłam się po 6-8 godzin dziennie i potem się dostałam na przedostatnim miejscu te studia. Na pierwszym roku zawaliłam 5 przedmiotów, ale zdałam angielski. Ale zawaliłam wszystkie inne, te wiesz, brytyjską historię, brytyjską kulturę. Poczekaj chwileczkę. Momencik, bo rozumiem, że twoją motywacją, tak powiedziałeś przed chwilką, było to, żeby z twoim partnerem wtedy rozmawiać o wszystkim. Żeby móc po prostu... To była jedna z motywacji, Grześ, ale wiesz, ja poszłam do... Te studia, które ja wybrałam, to było kolegium, nauczycielskie kolegium języków obcych i filologia angielska, więc ja chciałam, nie chciałam, wiesz, zaczęłam uczyć się tego, jak być nauczycielem. I po drugim roku studiów, ja to w ogóle byłam przeagentka, złożyłam, wiesz, w ogóle podanie do pracy jako nauczyciel w Międzynarodowej Szkole Językowej i oni mnie przyjęli. No nie. I zaczęłam wtedy pracować już tak bezpośrednio, wiesz, z uczniami w większej, wiesz, grupie w klasie i tam było, wiesz, duży nacisk na to, żeby jednak eksperymentować z różnymi, wiesz, metodami nauki i tak dalej. I ja tam po prostu złapałam bakcyla. Dla mnie to było w ogóle kapitalne. A ta Międzynarodowa Szkoła Językowa, to w Polsce też rozumiem? Nie, to było w Malvern. W Malvern, Malvern Hills. A studiowałaś gdzie? W Polsce, ale to tylko na wakacje. Okay. A, rozumiem. Czyli na wakacje w Anglii, a... 10 miesięcy w Polsce studia. I potem widzisz, znowu rok później znowu, wiesz, pojechałam tylko już do innej szkoły, gdzie zrobiłam 2 sezony, a potem zostałam dyrektorem akademickim takiej szkoły też przez 2 sezony, więc to było fantastyczne doświadczenie i to było coś, co, że tak powiem, dało mi możliwość rozwinąć skrzydła jako nauczyciel, bo w Polsce, jak ja robiłam, rozumiesz, praktyki w liceum lokalnym, no to pani biedna, która była moją opiekunką, której ja klasę przejęłam, to ona, wiesz, po prostu załamywała ręce, no bo ja i moje pomysły, ale ja po prostu jestem taką chyba... Jakie pomysły? Jakie pomysły? Co takie tak pomogło? Boże, bo wymyśliłam sugestopedię. Znaczy nie wymyśliłam, to wymyślił uczony jakiś tam bułgarski, z tego co pamiętam. Ale ja odkopałam jakieś w ogóle stare jakieś podręczniki, które on napisał, które w ogóle strasznie ciężko dostępne. I ja stwierdziłam, że ja jako moją pracę dyplomową, ja właśnie wprowadzę taką metodę jego i zobaczę, czy to w ogóle działa na jednej grupie, na mojej klasie.
Czekaj, bo ja się... taką charakterystyczną nauczycielką. Ona miała taki długi szpikulec drewniany, chodziła po klasie, stukała nim o podłogę, kazała uczniom wypisywać listy słówek na tablicy i tym patykiem drewnianym. Tu, to słowo! I ktoś ma mówić, co to znaczy. I tak uczyła, no nie? I potem wpada jej taka w ogóle kapuścińska, bo tak się wtedy nazywałam i po prostu robi jej nowe porządki, więc jak sobie teraz o tym pomyślę. Biedna pani Watson. Okej, zacząłem się gubić w tym. Nie wiem, czy dlatego, że to jest wieczór, czy dlatego, że po prostu zbyt dużo mam pytań w tym momencie. Nie. I chcę zadać ci pewne takie klaryfikacyjne pytania, jeśli mogę. Okej? Dobrze. Powiedziałeś, że studiowałaś tą filologię angielską. No. I że ciężko ci było... Że ciężko ci było tam wtedy zaliczyć różne rzeczy, że po prostu no nie szły ci te studia, tak? Na pierwszym roku, bo ja miałam po prostu straszne zaległości już od samego początku, no nie? Więc potrzebny był mi rok, półtora, żeby nadrobić, żeby jakoś ogarnąć to wszystko. Czyli nie dlatego miałaś trudności, bo na przykład nie interesowały cię te tematy, tylko dlatego, że było z tego materiału zbyt dużo, a ty miałeś zaległości, tak? No, tak, coś to ja w ogóle... Rozumiem. No. Oprócz tego, że psychologia i pedagogika, że tak powiem, to były moje zmory i w ogóle to jest coś, czego nienawidziłam, a teraz bardzo się tym interesuję i coś, na czym bardzo bardzo, że tak powiem, dużo na ten temat czytam i wprowadzam, także. Już widzę te komentarze, bo często tak pod takimi rozmowami są, ktoś tam zaczyna coś robić w życiu i nagle pyk dostaje jakąś pracę, albo pyk otwiera jakiś biznes. I pojawiają się czasami takie komentarze, udało się jej. Co byś odpowiedziała na to? Że mi się udało. Bo w sumie co, studiowałaś na drugim roku, mówisz, że już dostałaś pracę gdzieś, tak? W jakiejś szkole językowej. Później i tam gdzieś jeszcze dalej. No, co wymieniłaś? No i teraz skąd się to wzięło? Ja się całe życie zmagałam z czymś innym, że mi się wszystko udaje, dlatego że mam chłopaka czy tam męża Anglika i on mi robi wszystkie zadania domowe. To jest w ogóle piękne, bo on ma dużo mniejszą znajomość języka angielskiego niż ja. Myślam się, tak. Próby w ogóle, jego pomocy w zadaniu domowym, to kończyło się ciekawie, w ogóle, kłótniami, dlatego że on wmawia mi jedną rzecz, ja mówię, chłopie, wiem lepiej. Poczytaj podręcznik, no nie? Jak to się stało, że mi się udało? Wiesz co? Chyba determinacja. Zobacz w ogóle, jak to się stało, że ja się w ogóle z malutkiej miejscowości, ja się wychowałam w przysiłku, to nawet nie była wieś, to był przysiłek, ponieważ tam było za mało domów, żeby to wieś była. Super, a powiedz... Na numerze 7 to się kończyło. Dobrze, gdzie to było? Gdzie się wychowałam? No. W Chucisku, na Wytrzeszczoniu, najpiękniejszym miejscu świata. Moi rodzice prowadzili, Chucisk jest 7, więc na pewno kojarzysz. Moi rodzice prowadzili schronisko turystyczne, kiedy myśmy byli, mali. Także w naszym domu najwięcej osób podobno to 111 spało, więc nas, myślę, że nie pobijesz. No, gościnnością. Ale widzisz, mój tata taki był. Mój tata, hasło mojego taty, hasło przewodnie mojego taty, nie ma problemu. I czego byś w ogóle nie wymyślił, czy nie ma problemu. Dlatego, że on się bardzo koncentruje na rozwiązaniach, a nie na problemach. Więc mi się wydaje, że po prostu, pomimo, że mi to strasznie irytowało całe życie, bo on wiesz, jak to nie ma problemu, popatrz na tą rzeczywistość, jest problem, ale on widzisz i mu o to właśnie chodziło chyba, że trzeba próbować i skupiać się na możliwościach, czyli najpierw masz, najpierw masz cel, a potem myślisz sobie, jak ja do tego celu dojdę, a nie, to jaki mogę ja mieć teraz cel, jeżeli jestem w tym miejscu? Nie, najpierw masz cel, a potem dopiero zastanawiasz się, jak tam dojdziesz. Więc z takim podejściem... Brzmi to troszkę tak właśnie teraz, jak to opowiadasz, że pomimo tego, że cię to irytowało u twojego daty, to jednak przejęłaś ten sposób myślenia. Tak, to jest nieuniknione, mi się wydaje, więc... Ale fantastyczny sposób myślenia, prawda? Jak teraz to oceniasz? Taka szczypta realizmu czasami się przydaje, ale faktycznie, zdecydowanie, nawet
popatrz na całą historię, o której się opowiadałam. Sam fakt, że ja nie wróciłam wtedy, że ja w ogóle zdecydowałam się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, że ja mogłam wrócić do Polski po miesiącu, oni by zapłacili mi za bilet, ale zamiast tego ja najpierw miałam swój cel. Zostanę, dopóki nie zarobię tych pieniędzy, żeby oddać moim rodzicom. I dopiero zastanawiałam się, okej, jak ja to zrobię? Wiesz, stwierdziłam, pójdę na studia. No tak, ale mój angielski to jest jednak trochę lipny. To jak ja to zrobię? Wiesz, złożyłam podanie i tyle czasu przeznaczyłam na to, ile trzeba było, żeby się dostać. I nie było ważne, czy się dostałeś na pierwszym miejscu, czy na ostatnim. Dostało się, bo wiesz, to jest to, co się wtedy liczyło. Czy na pierwszym roku jest ważne, jakie masz ocenę, to jest nieważne. Ważne jest, wiesz, kiedy się kończy przedmiot, no nie? Więc to nie jest dramat, że takie miałam ocenę wcale. I widzisz, w momencie, kiedy na drugim roku, wiesz, najlepsi uczniowie nie robili w ogóle nic w wakacje, w sensie, wiesz, odpoczywali, czy tam, nie wiem, jakimiś mogli być animatorami na jakichś koloniach i wiesz, te takie osoby, że tak powiem, sprytniejsze, gdzieś tam, wiesz, zahaczyły się u znajomych w Wielkiej Brytanii, ktoś tam pracował w segregowaniu śmieci, ktoś tam pracował przy przewracaniu tego trawników sztucznych, ktoś tam pracował jako kelnerka i to jest wszystko okej, ale ja stwierdziłam, wiesz, jaki jest tego, wiesz, jaki jest pożytek, patrząc długoterminowo. Nie? Fajnie byłoby być nauczycielem i ćwiczyć to, co robię. I nie, no bo rozłożyłam podanie chyba, no nie wiem do ilu, kilkudziesięciu szkół, no aż w końcu do jednej mnie przyjęli, no. Także to jest takie, całe moje życie na tym się opiera. Moje, czasami kiedy, wiesz, mój mąż jest takim moim, wiesz, on mi robi reality check. On mnie uziemia. Ale to, czego on też się ode mnie nauczył, to jest to, że trzeba naprawdę mierzyć wysoko, bo nie jest ważne, czy osiągniesz ten swój cel. On ci, ten twój cel wymierzy ci pewien standard, do którego dążysz, prawda? Więc to nie chodzi o to, żeby za każdym, żeby wyznaczyć sobie w ogóle jakieś szalone cele, w ogóle dążyć, wiesz, za wszelką cenę do tego, żeby to osiągnąć, a jak nie osiągnąłem celu, to jest porażka. Nie. Wiesz, wyznaczasz sobie cel i starasz się go osiągnąć i tyle. Zresztą osiąganie celów wcale nie jest dobre. To jest bardzo demotywujące, więc nie polecam. No nie. Myślę, że wiem, o czym mówisz. Wiem, o czym mówisz, tak? Osiągnięcie celu to jest łatwo osiąść już na laurach, powiedzieć sobie, wow, tak, bardzo osiągnąłem, jest fajnie, wszystko dobrze. Zawsze, jeżeli szukamy następnego celu, mam następny cel, to znowu rozwijamy się do przodu. Natomiast żaden moment tak naprawdę nie jest idealny momentem do tego, żeby dać sobie spokój. My musimy cały czas jednak się rozwijać. Nie musimy wcale, ale tak byłoby dobrze. Tak byłoby dobrze. Nie musimy. No nie musimy. Oczywiście, że nie musimy. Wiele osób wcale tak nie ma. Wiele osób, wiesz, no ma takie podejście, bardziej skupia się na tym, żeby mieć święty spokój. No właśnie, no to miałaś święty spokój, bo sobie siedziałaś na posadce, dostałaś tą pracę w szkole, a ty teraz zupełnie co innego. Online uczysz ludzi, publikujesz masę rzeczy, wydajesz podręczniki. No. Już tylko skupiam się na tym, na razie, tej twojej działalności nauczycielskiej, edukacyjnej. I ty masz swoją własną firmę. Ty decydujesz, co robisz, kogo uczysz, w jaki sposób uczysz i robisz to w mega profesjonalny sposób, który jak pierwszy raz zobaczyłem, to po prostu... No, wow, można tak fajnie to robić. I za chwilę też zapytam cię kolejne pytanie, ale może powiedz na razie właśnie to przejście nastąpiło właśnie z tego, nie wiem, gdzieś tam na etacie, jakaś praca jako nauczyciel, a teraz bum, przechodzenie na swoją własną działalność i robienie takich rzeczy. Popatrz, Krzyś. Patrzaj. Słuchaj, mam powiedzieć. To się wszystko u mnie bierze, że tak powiem, z takich momentów kryzysowych, tak? Wiesz, wyjazd do Wielkiej Brytanii, moment kryzysowy w Polsce, stwierdziłam, że w ogóle mam dość tej szkoły i nienawidziłam tego miejsca, tak? A potem moment kryzysowy powrotu do Polski, pomimo że w Wielkiej Brytanii został człowiek, którego kochałam, ale jednak zdecydowałam się, wiesz, wrócić do Polski na studia, bo to był moment kryzysowy. Stwierdziłam, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mnie w ten sposób traktowano. Zdać mnie na więcej i, wiesz, zrobię więcej. Fakt, że faktycznie z ciepłej posadki, bo miałam bardzo ciepłą posadkę, uczyłam w koledżu lokalnym, gdzie też zaczęłam od szkoły wakacyjnej, ale potem po prostu zostałam polecona z jednego wydziału do następnego. I naprawdę miałam fantastyczne warunki wynegocjowane, ale
był taki moment, kiedy zostały obcięte dotacje przez rząd, dosłownie overnight, w ciągu, wiesz, dosłownie jednego dnia, znaczy to zostało zaplanowane na pewno wcześniej, ale oni się dowiedzieli bardzo późno, że nie będzie dotacji na kursy, więc dla obcokrajowców. Więc oni automatycznie podrożyli te swoje kursy i spadło bardzo zapotrzebowanie na kursy i wszystkim poobcinali godziny, wiesz, niektóre osoby zwolnili. I dla mnie to było taki moment, kiedy ja musiałam podjąć decyzję, czy ja będę dalej, wiesz, iść i po prostu dzień za dniem, dzień za dniem, dzień za dniem, mając nadzieję, że wszystko będzie okej, okay, że zwalniają, wiesz, inne osoby, a nie wiem, ja tam dostałam jakąś, nie wiem, jakiś awans, no nie, to w takim razie ja jestem bezpieczna, albo wziąć sprawy w swoje ręce, i po prostu zrobić ten krok i odejść z tego miejsca, gdzie dostawałam naprawdę fajną wypłatę i zacząć swoją działalność, na którą, by the way, miałam, wiesz, pieniądze, dlatego że my mieliśmy kupić dom. To był nasz depozyt na dom. I miałam wybór albo przeznaczyć te pieniądze z depozytu na dom na to, żeby rozhulać ten biznes i zaryzykować i odejść z pracy, a nie musiałam odchodzić z pracy, ale tak postanowiłam, że muszę to zrobić, albo po prostu zostać w tym miejscu, gdzie jestem i wiesz, liczyć na jakieś szczęście. A druga rzecz była taka, że ja już wtedy w tym koledżu po prostu czułam, że jeszcze chciałabym dać sobie trochę więcej, wiesz, zastanawiam się, jak ja mogę dotrzeć do większej ilości osób. Więc zaczęłam robić filmiki na YouTube'a. I te filmiki na YouTube'a zrobiły na tyle furorę, zwłaszcza lokalnie, że ludzie zaczęli się dopytywać, kiedy w końcu zorganizuję jakiś kurs. Serio? Więc. Czyli wrzuciłaś na YouTube'a filmiki, które lokalni ludzie znaleźli tak w internecie, czy po prostu... Nie, no nie na Facebooku, oczywiście wiadomo, promowałam swoje... Wrzuciłaś to filmy na Facebooka. Tak, i na lokalnych grupach, no nie Polacy w. I po prostu ludzie zaczęli to pytywać. No myślę, że to kwestia 3-4 miesięcy. Co było specyficznego w tych filmach takiego, że ich to tak zainteresowało? Bo wiesz, tych filmów pewnie w internecie jest sporo, więc... Moje są wyjątkowe. Okej, jaki miałeś feedback? Okej, więc najważniejsza rzecz, którą my chcieliśmy zrobić, to była taka, że to miały być filmy, widzisz, jeżeli się, zawsze musisz myśleć o swoim kliencie, o osobie, że tak powiem, o osobie docelowej, o osobie, która to będzie oglądać, tak? Ja chciałam pomagać tym osobom, które mieszkają tutaj w Wielkiej Brytanii, dlatego że, wiesz, wśród takich osób się obracałam. Mam tutaj masę znajomych, którzy faktycznie, wiesz, no pracują w takich miejscach, gdzie nie chcą pracować i tylko trzyma ich tam słaby angielski, bo gdy ten angielski mieli lepszy, to mogliby pracować gdzieś indziej. Więc postanowiłam, wiesz, pomóc tym osobom, które tutaj, Polakom w Wielkiej Brytanii, to zawsze była moja grupa docelowa, właśnie dlatego, żeby jednak trochę im pomóc. Bo myślę, że oni mają większą potrzebę uczenia się angielskiego niż ktoś na przykład mieszka w Polsce. Jest to inna, emocjonalna niemalże potrzeba. Więc do nich staram się trafić, ale też były osoby dorosłe, bardzo często, które miały bardzo złe doświadczenia ze szkoły, więc to musiały być rzeczy mega wytłumaczone w sposób mega, mega prosty, mega, mega przejrzysty, ale też to musiało być zrobione po prostu w sposób albo zabawny, albo ciekawy, w sposób wyróżniający się w inny sposób, żeby ludzie to chcieli oglądać. Ja wymyśliłam na to w ogóle nazwę. Learntertainment. Learn the entertainment. No nie, że to po prostu w ten sposób powinno się odbywać, żeby ludzie chcieli to oglądać i chcieli, i im się to spodobało. No. I w momencie, kiedy ty nagrywałaś to i publikowałaś te materiały, to tak mówisz, kierowałaś to do określonej grupy ludzi i czy ty już zakładałaś, że wypuszczając te materiały, to już miałaś świadomość, że to będzie mój biznes, dlatego to robię? Nie. Wtedy to w ogóle nie. To co miałaś w ogóle wtedy? No co, chcesz pomóc tym ludziom i robisz im filmy na YouTube'a? Czy coś innego? Co przyświeczało tej... No bo wiesz, mając... No ja wiem, miałaś ciepłą posadę, było pewne niebezpieczeństwo, że możesz stracić tamtą wtedy pracę, tak? Wtedy jeszcze było okej. Okay. No to było bezpiecznie. No to właśnie, wtedy, no to co cię wtedy pociągało do tego, żeby nagrywać filmy na YouTubie? Przecież mogłaś przyjść do domu, do pana Lert, bo tak się nazywał, tak? Jak ma na imię? Hugh. Mogłaś przyjść do Hugh, pograć z nim na gitarze i z głowy. Zastroić mu gitarę, o.
Po raz kolejny. Po ślubie to już wiesz, witale sprzedałbym, kochany. Skończyło się. Dobrze, więc zacznę do filmów. Skąd ten pomysł? Serio? Ja, widzisz, mój brat, który przyjechał do nas, tym się w Polsce zajmował. I on przyjechał do nas na miesiąc. Dalej z nami mieszka, no nie? I wiesz, i on tym się zajmował w Polsce. Ja nie wiem, jakoś chyba oboje jakoś w pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, żeby zacząć coś robić, ale po prostu chyba z nudy, żeby po prostu odbić się od tej szarej codzienności, żeby to nie było, wiesz, ja cały czas, ja mam jednak w życiu potrzebę działania. Ja, jak nawet w Polsce, rozumiesz, mieszkałam z moimi rodzicami, to ja, wiesz, co tydzień robiłam przemeblowanie, tylko szafa przesuwana co tydzień, to nie, żeby... Coś się musi dziać po prostu w coś twoim życiu. Coś się musi dziać. Nie, no musi coś dziać, absolutnie. Ja muszę tworzyć. Tworzyć, robić, pomagać, działać. Zróbmy, okay. zróbmy. Uda się na pewno. W ogóle jakiś taki pomysł. I tak po prostu przyjechał brat, porozmawiałaś z nim chwilę, on powiedział, a ja robię filmy, a ty robisz język angielski, i wpadło ci do głowy, hej, może byś mnie nakręcił, tak? Coś w tym stylu? Pierwszy film, który zrobiliśmy komórką z takim zestawem słuchawkowym i takim tym tutaj mikrofonem od komputera z tyłu na ścianie ceglanej z tyłu domu. Tak. Na zewnątrz. To było chyba tak. Stwierdziliśmy, a zróbmy, bo ja mam w ogóle manię, ja kocham fonetykę i wymowę angielską. I ja po prostu cały czas słyszę. Ja słyszę. Nie da się nie słyszeć. Tak, pewne błędy, które są popełniane nawet przez osoby, które bardzo dobrze mówią po angielsku, ale też przez osoby, które mówią słabiej po angielsku i robią się z tych błędów po prostu straszne nieporozumienia. No takie rzeczy jak, wiesz, różnica pomiędzy głównym a prześcieradłem. Znacząca. Więc... Więc... I skoro przy tym jesteśmy, to może krótko... To może krótko powiedz, jak poprawnie wypowiedzieć prześcieradło. Okej, zauważ, że wszystkie brzydkie słowa mają krótkie e. Shit. Shit, czyli gówno. Shit, to jest prześcieradło. Długi. Bitch. Mm-hmm. Bitch, suka. Beach, to jest plaża. Tak. Piss, to sobie przetłumacz. Mm. I peace, czyli pokój, więc nie może powiedzieć ksiądz polski na ambonie piss be with you, bo to znaczy nie pokój z wami, tylko coś innego z wami. Więc to jest jednak strasznie ważne. Bardzo fajny tip od razu. Także, widzisz, ty właśnie robisz tego typu rzeczy. Jak oglądamy twoje materiały, to są konkrety, to są nie mów tak, mów tak. To ci się przyda u lekarza, to ci się przyda w pracy, to w taki sposób zapytasz o urlop, w taki sposób. I to są fajne rzeczy, to są praktyczne rzeczy, ale też tak, w taki sposób przedstawione, żeby od razu wiedzieć, że uwaga, tu możesz zrobić nietaktowny błąd. No ale to są rzeczy kluczowe, są ważne rzeczy. To są rzeczy, to są błędy, które ja popełniłam. Mm-hmm. Ja zawsze mówię, moim hasłem życiowym jest nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich. Po prostu, ja przeszłam tą ścieżkę. Ja przeszłam from zero to hero prawie, że znaczy nie jest żadne hero. Ta twoja wiedza teraz, to jest, którą wyniosłaś ze studiów, czy wiedza, której nauczyłaś się będąc ze swoim mężem, i wiesz, na co dzień, że on ci poprawiał, czy skąd to wszystko się brało? Że... Poprawianie generalnie to jest straszne. Osoba, która żyje w dwujęzycznym i dwukulturowym związku, zrozumie mój ból i zrozumie, jak bardzo to jest irytujące, kiedy twój partner się poprawia, kiedy ty mu opowiadasz właśnie ten problem, który po prostu jest dla ciebie tak istotny, a on ci mówi, wiesz co, ale tak się nie mówi, mówi się tak. Więc on w pewnym momencie czasami po prostu, wiesz, poprawiać, więc tak. Ja, wiesz, kiedy się nauczyłam najlepiej i najbardziej? Fonetyki generalnie na studiach, ponieważ ja wykładowca, Boże, jakiego uwielbiałam, cały rok się w nim kochał, włącznie ze mną. I wiesz co? Moment po prostu kryzysu, kiedy ja się chciałam popisać i chciałam powiedzieć, mam takie przeczucie i mówię, zamiast powiedzieć I have a feeling, czyli przeczucie, to powiedziałam I have a feeling, czyli plombę. I on powiedział, że jak mam plombę, to if you have a feeling, go and see your dentist. No i Więc od tamtej pory już, słuchaj, mam manię na punkcie wymowy.
też był koniec naszej miłości, ale wiesz, platonicznie, no nie. No, ale bardzo, wiesz, najlepiej się uczysz, kiedy uczysz kogoś innego. I to też jest, wiesz, coś, czego zawsze uczę swoich uczniów. Jeżeli jest coś, czego starasz się nauczyć, po prostu myślisz, że już to masz, wytłumacz to drugiej osobie. Jeżeli, wiesz, w tym tłumaczeniu się nie poplątasz, to znaczy, że rozumiesz sam. Najlepszy sposób w ogóle uczenia się, tłumaczenia, rozumienia, to jest tłumaczenie innym osobom. Mhm. Okej. Okay. I teraz powiedziałaś właśnie o tym, że uczysz innych. I to, co zauważyłem, jeszcze wrócę do twoich filmów, to nie tylko... widać w nich taki konkret i taką praktykę, codzienną praktykę, ale też widać dużą jakość, dbałość o to, w jaki sposób przygotowywane są te materiały. Więc ja z punktu takiego widzenia z tego technicznego zauważam, że tak, o, tutaj są jakieś różne ujęcia, różne kamery, ktoś zoomuje na to, co ty piszesz na tablicy, pewnie ktoś tam siedzi za kamerą i tak dalej. To wygląda jak, i to jest jeszcze na żywo, niektóre z tych materiałów. Tak. I to wygląda, jakby to było wielkie studio telewizyjne, gdzie stoi 3 kamerzystów, 5 oświetleniowców, ktoś tam biega z mikrofonem nad tobą i tak dalej. I myślę sobie, przecież ty tak naprawdę, no dobra, miałaś ten depozyt na dom, no, ale to nie był milion, który możesz sobie spalić, tylko to były jakieś tam tysiące, które trzeba było zainwestować. No, wszystko przekuśtaliśmy w pierwszym roku. I jeszcze się w ogóle zrobiliśmy maksa na wszystkich kartach kredytowych. I to jest ciekawy moment, bo ludzie, którzy zaczynają w biznesie, niektórzy działają ostrożnie, niektórzy właśnie mają pieniądze, wydają je, zobaczymy, co się stanie. I wygląda na to, że to tak zrobiłaś, właśnie w ten sposób, ale dalej jest tak, no, owszem, na czym się skupić? Dużo rzeczy, które oglądałem w internecie od ciebie, to są rzeczy dostępne za darmo. Te lekcje, nieraz które trwają godzinę czasu, to są wykłady wręcz z konkretnych tematów za free. No. Gdzie ty tutaj zarabiasz, generujesz zysk, żeby te twoje straty odzyskać, bo to są ogromne koszty, to co w tym momencie robisz, prawda? Możesz o tym powiedzieć, o tym zapleczu? Mogę ci wydać, ale ty chcesz, musisz mi zadać jedno pytanie. Dobrze, jak ja zarabiam na darmowych pytaniach? Co kupiliśmy na te pieniądze? Jak się odkopaliśmy w ogóle? Dobrze, że mi zwracasz uwagę. Dobra, okej. Opowiedz historię w takim razie, na co wydaliście te pieniądze na początek, dlaczego to był zły zakup, nie wiem, dobry zakup, bo przechuśtaliście, to powiedziałaś, więc nie wiem, czy część pieniędzy była dobrze wydana, część była pieniędzy wydana niedobrze, ponieważ niedobrze, to jest nieprawda. Zrobiliśmy pierwsze dwie grupy, gdzie wynajęliśmy salę konferencyjną w centrum Gloucester i tam mieliśmy dwie pierwsze grupy, właśnie dwa poziomy. I my chcieliśmy od samego początku, wiesz, pamiętaj, że musisz zawsze rozwiązywać problemy twoich klientów, zawsze, bo inaczej po co w ogóle masz działać? Chyba nie dla siebie, no nie, bo jeżeli działasz dla siebie, to... pójdziesz z torbami po prostu. Ja znając problemy moich uczniów z koledżu, kiedy wiedziałam, że to są ludzie pracujące, ludzie z dziećmi i po prostu życie się dzieje, wiesz, rzuca się różne kłody pod nogi, więc jeżeli opuścisz jeden wykład albo jakąś gdzieś tam drugą lekcję, trzecią lekcję, to już potem tego nie odrobisz, albo po prostu czujesz, że nie odrobisz i taka osoba, już tracisz taką osobę. I to jest olbrzymi problem w koledżu, utrzymanie tej frekwencji. Ja wiedziałam, że będziemy mieć taki sam problem, ponieważ my uczyliśmy te same osoby, tę samą grupę celową. Więc już od samego początku wiedzieliśmy, że musimy zainwestować w kamery, w specjalne mikrofony, które zbierały dźwięk z sali od uczniów, kiedy oni odpowiadali na pytania albo kiedy były interakcje pomiędzy nimi. Na zestaw, na headset, wiesz, nie headset, no wiesz, słuchawki, mikrofon i transmitter i tak dalej. Trzeba było, wiesz, wykupić miejsce na serwerze, na Vimeo, żeby nagrywać ludziom te lekcje tak, że jeżeli ktoś opuści lekcję, to nie ma problemu, może sobie ją obejrzeć, ponieważ ona jest dostępna na jego koncie Vimeo, rozumiesz? Rozumiem, czyli była grupa, która fizycznie przychodziła na zajęcia. A jeżeli ktoś nie mógł przyjść, to sobie oglądał. To wtedy oglądał.
I te nagrywanie to było tylko po to, żeby ta osoba, która przyszłaby fizycznie, to ma dostęp jeszcze do nagrania? Tak. Aha, czyli to rozwiązywało ten problem dla was też, że utrzymacie tą grupę w takim kształcie, bo ta osoba będzie cały czas z wami, fizycznie, nie fizycznie, ale będzie mogła zawsze nadrobić ten materiał i niczego nie straci. Co było ich problemem? Ludzie płacili z góry, więc mnie to nie robiło różnicy, czy ktoś odpadnie, czy nie, ale jednak dla mnie jest istotne, żeby ta osoba, którą prowadzę, żeby skończyła ten kurs. Wiesz, jeżeli ktoś jest zadowolony z mojej pracy, to po prostu poleci mnie komuś innemu, prosto. Rozumiem, czyli ludzie płacili z góry, czyli dla ciebie nie było problemu w takim sensie, że teraz nie otrzymacie płatności, tylko był problem z tym, że ta osoba nie skorzysta z tego w pełni. Tak, za to zapłaciłam. No. Tak, i później powie, ja byłem na kursie, zapłaciłem tam kilkaset funtów, no i co? A nie nauczyłem się, tak. Widzisz, i to jest bardzo duży problem, trzeba bardzo o takie rzeczy dbać. Więc to był pierwszy kurs. Drugi kurs, wiedzieliśmy, że zaczęło się zgłaszać osoby, które mieszkały dalej, które nie mogły dojeżdżać. Były osoby, które gdzieś tam próbowały dojeżdżać z Nottingham. To jest naprawdę daleko. Więc i to nie działało, bo taka osoba, która, wiesz, dojeżdżała, nie wiem, 2 godziny w jedną stronę na lekcję, daj spokój. Więc, przenieśliśmy w ogóle cały ten bazar. Wiesz, co to było noszenie? Ja byłam wtedy w ciąży, nosiłam lampy, kamery, statywy, to wszystko, w ogóle masakra, rzutnik, wszystko trzeba było nosić do tej sali konferencji. Składaliśmy fotele w samochodzie, bo to w ogóle wszystko mieściło wtedy do samochodu. Czyli to nie było ustawione na stałe w jednym miejscu, to trzeba było za każdym razem rozkładać? Więc drugi kurs zrobiliśmy już u nas w domu, cały parter przeznaczyliśmy na to i kupiliśmy dodatkowo, wiesz, krzesła specjalne takie z takimi klapkami, żeby ludzie, wiesz, mogli, wiesz, pisać na tym i tak dalej. I zaczęliśmy robić kursy u nas w salonie, które były transmitowane na żywo, więc mieliśmy na przykład osobę z Holandii, która uczyła się w Holandii z nami na żywo. I wiesz, po prostu ta osoba miała ten sam podręcznik, czy te same materiały, które ja wysyłałam, wtedy jeszcze wysyłałam materiały wcześniej, także mogła się z nami uczyć. I to były podwaliny kursów angielskiego, dlatego że potem już z tych notatek, już wiesz, kiedy drugi semestr, czy tam drugą grupę przerobiłam, wiesz, na tych samych notatkach, wiedziałam, wiesz, co działa, co nie działa, i później z tego, już dużo później, na podstawie tego napisałam pierwsze dwa podręczniki, Silver i Bronze, nie? Intensywne kursy, które nadal są, tylko że już po prostu w wersji, ja wiem, już 3.0 czy 4.0. Chcę cię zapytać o taką rzecz. No. Mówisz, że teraz stworzyliście, jakby zmniejszyliście tą grupę, robiliście to z salonu, nawet u siebie w domu, i osoby online dołączały do was i robiły kurs z wami. No. Moje pytanie jest takie, wiedząc o tym, że kursy językowe to są rzeczy dostępne od dawna, w różnych formach, prawda? Tak. CD możesz, kiedyś były CD, można było sobie kupić, później były pewnie DVD. Kasety później... były, to nie zapominam, kasety. Okej, to jeszcze wcześniej, no ja wiem, nie. Ale już mówię o takich rzeczach, które do komputera można włożyć, oglądać sobie, zatrzymać w dowolnym momencie, odtworzyć, zrobić sobie ile lekcji chce w ciągu dnia i tak dalej, i tak dalej. I później w internecie, przecież można zapisać się w dowolny kurs. Przecież to jest duży, ogromny rynek. Tego jest masę. Ty teraz zaczynasz sobie ze swoimi kursami. Okej, wyróżniasz się, że dajesz ludziom, którzy fizycznie nie przyjadą, możliwość online, no ale takich ludzi, którzy uczą się online, jest masa. Czym się ty wyróżniałaś? Jak ty zdobywałaś klientów? Grześ, to były czasy, kiedy jeszcze nie dało się robić live'ów na Facebooku. Pamiętasz takie czasy? Całkiem niedawno to było. I myśmy wtedy zainwestowali strasznie dużo pieniędzy, strasznie dużo. Wiesz, jak na nasz budżet to w ogóle. Było bardzo, bardzo dużo pieniędzy w specjalne, że tak powiem, urządzenia do transmisji, które nam pozwalały na to, żebyśmy robili transmisję na Facebooku. Nikt nie robił transmisji na Facebooku, my robiliśmy transmisję na Facebooku. Zaraz, czyli nie było czegoś takiego jak transmisja na Facebooku, nie, a wy to robiliście. Nie, można było na żywo robić. A my to robiliśmy, dlatego że wiesz, musieliśmy wyskoczyć z kasy, no nie, po prostu i kupić sprzęt, który nam to umożliwiał. A 3 albo 4 miesiące później Facebook wprowadził taką opcję. Za darmo. No nie. Rozumiem. Ale to już wystarczyło, wiesz. Zresztą
To był fantastyczny czas też dla nas, dla mnie, dlatego że to był okres pierwszych moich programów na żywo serii, to się nazywało wtedy Angielski przy kawie. I to w ogóle była masakra, myśmy mieli po kilkaset osób na żywo. Czyli to całkiem niedawno było w takim razie? Już tak niedawno, dwa lata temu? No bo ten Facebook Live, no to o ile z nami jest? Od półtorej roku pewnie, tak? Ta opcja to nie jest jakaś taka stara rzecz. No po prostu tak się już wszyscy przyzwyczaili, że live, ale tak, to już jest. A my, żebyśmy mogli robić live wtedy, po prostu, wiesz, musieliśmy... Mhm. Po prostu, prosta decyzja, no nie? Albo, wiesz, to chodzi o po prostu o dotarcie do twojego klienta docelowego. Mhm. Albo chcesz to zrobić, albo nie chcesz, no. Więc jeżeli bardzo chcesz, to znajdziesz w ogóle sposób. Czyli nie ma, wiesz, nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. A to widzisz, ja się nauczyłam nawet dość niedawno tego w ogóle stwierdzenia, że nigdy nie powinny się zastanawiać, wiesz, mówić sobie, nie stać mnie na to. To jest głupie stwierdzenie. Musisz zastanowić się, co ja mam zrobić, bo mnie stać, tak. A nie, że mnie nie stać. Mhm. Proste. To jest kwestia tego, czego ja sobie nie kupię, żebym mogła sobie kupić sprzęt do transmisji na żywo, żebym mogła się z ludźmi spotykać na żywo. Jak chcesz, to znajdziesz sposób. Prosto. Świetnie. No to teraz powiedz tak, zadałem ci pytanie, jak dotarłaś do tych ludzi, jak się wybiłaś na tym rynku innych kursów. Okej, powiedziałaś, że robiliście to dzięki takiej innowacyjności, można powiedzieć. Tak. Zrobiliście na Facebooku coś, czego nie było. I czy to wystarczyło, żeby przeciągnąć setki, tysiące ludzi, którzy teraz już z wami byli? Nie, powiem, że nie. Zawsze musisz dawać coś, zanim zaczniesz brać. I to, że tak powiem, właśnie to dawały te filmy, ale to, co dają filmy na żywo, jeżeli są dobrze zrobione, to dają niesamowitą możliwość, mają masakryczny potencjał nawiązywania znajomości i relacji z ludźmi na masową skalę. Więc po prostu musisz się zastanowić, jeżeli faktycznie chcesz dotrzeć do jakiejś grupy osób, bo ty mówisz, a, bo są już, wiesz, kursy i tak dalej. Wiesz, jeżeli chcesz, uwaga, teraz będzie tak bardziej technicznie, za każdej osoby, która zwraca się do ciebie, jeżeli chcesz teraz zrobić w ogóle biznes na Facebooku i używać w ogóle jakichś filmów i tak dalej, albo w ogóle zacząć biznes, to pamiętaj, że utopisz się po prostu w wielkim oceanie, bo tam jest za dużo w ogóle już wielkich rekinów, które wezmą cię i pożrą w jednym kawałku. Musisz sobie znaleźć bardzo konkretną niszę. Musisz znaleźć sobie taką grupę osób, która cię potrzebuje. Musisz doskonale znać potrzeby tych osób i dać im to, czego potrzebują. Proste. I tak długo, jak znasz swoją niszę i znasz tych ludzi, do których docierasz, i tak długo, jak zaspokajasz ich potrzeby, musisz to robić. Jeżeli tego nie robisz, no to nikt nie będzie chciał cię słuchać. Dobrze. W takim razie konkretnie, na twoim przykładzie, jak ty odkryłaś, komu chcesz pomagać, komu powinnaś pomagać i że ci ludzie cię potrzebują? Ja na samym początku... patrzyłam na tych ludzi, których widziałam gdzieś tam wokół siebie. Widziałam na przykład, tak jak ci mówiłam, zwłaszcza jak zaczęłam pracować jako tłumacz, to mi w ogóle otworzyło oczy. Masakrycznie. Bo pracowałam dla opieki społecznej i w bardzo dużej mierze dla NHS-u. I zwłaszcza, kiedy się czekało, wiesz, na operę, wiesz, kiedy ktoś był operowany i z tą drugą osobą się, wiesz, jakimś, nie wiem, małżonkiem albo mamą, osobą bliską tej osoby, która tam, wiesz, była operowana. Wtedy były jakieś 2 godziny i te osoby bardzo często chciały zostać razem. I wtedy, wiesz, tam opowiadały różne rzeczy, wiesz, tobie jako tłumaczowi nie powinieneś zostawać, wiesz, z taką osobą razem, ale z czasem jest strasznie ciężko się od takiej osoby uwolnić, no nie? Więc i te osoby po prostu mówiły, wiesz, o sobie różne rzeczy, na przykład, bo wiesz, ktoś tam był prawnikiem, który pracował w pralni, albo miałam taką uczennicę, która była architektem, która opiekowała się osobami starszymi. Takich osób jest 1000, Grześ. Więc ja wiedziałam, że chcę pomóc tym osobom, które mają już jakieś, wiesz, albo niekoniecznie doświadczenia, ale tylko takie osoby, które są ambitne, takie osoby, które są takie trochę jak ja, dlatego że ja jednak jestem osobą ambitną i cały czas chcę czegoś więcej i staram się uczyć cały czas, pomimo, że tak strasznie nienawidziłam szkoły, bo generalnie szkoła i nauka niekoniecznie muszą iść w parze. Więc
No po prostu, wiesz, szukałam takich osób, które ja będę chciała uczyć, ponieważ, wiesz, będzie nam się dobrze pracowało, wiesz, także musieliśmy być w jakiś sposób podobni do siebie. Więc tak, ambitne osoby, które chcą czegoś więcej, a są ograniczone przez język angielski. Okej, okay. Czyli ktoś, kto znajduje się w miejscu, gdzieś pracuje, znajduje się w miejscu, w którym nie chce być, ale blokadą jest język. Tak jest, jak ja byłam. Pamiętasz, jak przyjechałam do Wielkiej Brytanii? Tak. Pracowałam jako kelnerka, nie chciałam tam być. Ja musiałam jechać do Polski na studia, się przygotowywać ileś tam miesięcy, studiować 3 lata i w ogóle żyć w związku jakimś dziwacznym na odległość i w ogóle... Ach, długa historia, ale wiesz... Ja im muszę to uprościć, ja muszę im to dać na talerzu w formie prostej, ciekawej, zjadliwej i praktycznej. Oni to muszą dostać w pigułce, bo oni nie mają, wiesz, 3 czy 4 lat. Oni potrzebują szybko, więc ja muszę tak robić, żeby oni dostali, wiesz, ty mówisz, o, robisz to, co chcesz, a guzik robi to, co chce, ja robię to, czego oni chcą, wiesz, ja to jest... Wiesz, ja nie mam nic do gadania. Ja mogę tylko zastanowić się, okej, w takim razie oni potrzebują nauczyć się, oni potrzebują się nauczyć tego angielskiego, ale oni muszą uczyć się, słuchaj, regularnie, muszą być systematyczni, bo inaczej będzie lipa. No ale jak mają się uczyć systematycznie, jeżeli są bardzo zapracowani? To ile mogą mieć w ciągu dnia czasu? No nie wiem, no to mogą być 5, 10, 15 minut, okej. To ja im zrobię lekcję codziennie albo 15 minut. I tutaj w ten sposób powstał podręcznik. Tadam, angielski tu i teraz. Więc to na tym się po prostu opiera, no nie? Oni sami, zapytaj się swoich klientów, czego chcą, oni ci powiedzą. Naprawdę. To jest jedna rzecz, o której mówisz, czyli pytam klientów, czego chcą i oni wiedzą, czego chcą, tylko nie wiedzą, jak może nawet tego chcą, w jaki sposób to ma być zrobione. I twoim zadaniem jest, tak jak mówisz, odgadnięcie tego, zorganizowanie tego, tak żeby to odpowiadało ich potrzebom. Ale jest jeszcze jedna rzecz. I to mnie ciekawi, bo ty jakby rozwiązujesz im problem, który ty miałaś. Tylko ty musiałaś, tak jak mówisz, przejść przez lata, uniwersytet i w ogóle i to wszystko i tak dalej. Więc to było dla ciebie trudne doświadczenie. I teraz jakby poczułaś taką misję, żeby pomóc tym ludziom, którzy są w tej samej sytuacji, w której ty byłaś kilka lat temu, ale żeby oni nie musieli przechodzić przez to, co ty. Ja musiałam przejść. Tak? No. Czy to nie jest tak, że biznesy właśnie tak powstają często właśnie w taki sposób, że ten właściciel tego biznesu wcześniej miał jakiś problem i teraz widzi innych ludzi, że mają taki sam, a on już go rozwiązał, więc teraz bum, pomogę im to rozwiązać. I czy to nie jest coś, co często... czyli biznesy się rodzą de facto z naszych własnych problemów, które później możemy w jakiś sposób uprościć w rozwiązaniu ich, tak? Biznes zawsze się powinien rodzić z problemu czyjegoś i z rozwiązywania tego problemu. Jeżeli biznes się rodzi z tego, że ja mam pomysł świetny i w ogóle, bo mi się to podoba, to ten film, to ten biznes po prostu nie wypali najprawdopodobniej. Każdy biznes powinien się rodzić z problemu jakiegoś, który należy rozwiązać. Ale oczywiście, że jest łatwiej, słuchaj, jeżeli ja już mam rozwiązanie, jeżeli ja już przetestowałam, słuchaj, tych sposobów nauki 1500-1900, to jest jednak potrzeba dzielenia się wiedzą. Nie wiem, chyba dochodzi się do pewnego takiego etapu w swoim życiu, etapu, że tak powiem, w drodze nauki i zdobywania wiedzy, kiedy czujesz, chcę się tą wiedzą dzielić. Cały czas się zastanawiałam, wiesz, jak mogę dotrzeć do większej liczby osób, jak mogę pomóc na większą jeszcze skalę, więc internet daje i Facebook i inne media społecznościowe dają dokładnie, wiesz, sposób świetny, żeby dojść do tego miejsca. Okej, fajnie. I teraz mówisz właśnie dzielenie się z ludźmi. Pokazałaś też podręcznik, rozumiem, że to jest podręcznik, który można kupić. I tu już mamy pewien przychód. Skąd te pieniądze są, skąd? Rozumiem, sprzedaży podręcznika. Tak, no, teraz pogadajmy o pieniądzach, bo
Dobra, bo kasa. Znowu temat mówisz... kasa. Temat kasa, dobra, wchodzisz. Mój brat tak mówi zawsze, temat kasa. No bo wiesz, bo znowu jeszcze dodam taką rzecz, że okej, część osób pomyśli sobie, okej, mam taki problem, inni mają ten problem, pomogę im to rozwiązać. Albo jakie macie problemy, powiedzcie mi, a ja jestem ekspertem, to wam go rozwiążę, tak? Ale jednak... I zauważa się, w większości, jak się spotykają ludzie na takich spotkaniach biznesowych i tak dalej, to mówią, jaki pomysł na biznes? Co by się najbardziej opłacało? I zaczynają od tej strony finansowej, czyli może w nieruchomości, może coś sprzedawać, handel, może edukacja. Nie, zawsze zaczynasz od problemu. No, problemu, który ty jesteś w stanie rozwiązać. Mówię, co zauważam. Mądrze jest zastanowić się, czy ta grupa docelowa będzie w stanie w jakiś sposób mi zapłacić, bo jeżeli nie, to się byś sobie żyły wypruł, ale nie zarobisz na tym, dlatego że oni nie będą w stanie zapłacić. Więc jest to ważny aspekt, nad którym należy się zastanowić, ale to nie może być pierwszy, że tak powiem, aspekt. To powinien być taki jeden chyba z bardziej ostatnich. To znowu zapytam cię o twoje podejście, twoje doświadczenie, bo tak jak mówiłem, sporo wiedzy jest dostępne za darmo. Tak. Więc... Dlaczego tak jest? Oj Grześ, no tak jak ci mówiłam, to jest najważniejsze. Najpierw musisz dać coś od siebie, zanim zaczniesz coś od innych osób oczekiwać. To jest proste. Więc te filmy, tak jak mówiłam, na samym początku one były robione po prostu z potrzeby serca. I to, co zauważyliśmy bardzo szybko, to jest to, że to jest po prostu darmowa reklama. Dlatego, że ci ludzie by się nigdy do mnie nie zgłosili i nigdy nawet nie wiedzieliby o moim istnieniu, gdyby nie fakt, że oni zobaczyli moje filmy, które były robione od samego początku bardzo profesjonalnie zresztą, właśnie dzięki temu, że miałam Maćka, który wiedział, jak to zrobić. Od strony technicznej, tak? Więc filmy wideo są fantastycznym sposobem dotarcia do potencjalnego klienta. Po prostu, wiesz, to jest win-win, bo dajesz ludziom siebie, swoją wiedzę za darmo i teraz tak, jeżeli robisz to świetnie, to ludzie sami będą pisać do ciebie i będą ci mówić, sprzedaj mi. Ostatnio dostałam wiadomość taką. Ola, wiem, że jesteś najlepsza, chcę się z tobą uczyć. Co mam kupić i gdzie? No nie? Naprawdę. I to tak się dzieje bardzo często, ale powiem ci, że widzę bardzo często, zwłaszcza jeżeli chodzi o live'y i filmy na Facebooku, to jest coś, w czym się tak naprawdę już wyszkoliłam, to jest moja też już taka dodatkowa nisza, która się, że tak powiem, powstała właśnie z tych lat praktyki i z tego, że ja sobie na tym swoje zęby zjadłam. Na tym, że myśmy przechuśtali tyle kasy, można to było zrobić dużo taniej, ale nie wiedzieliśmy wtedy o tym. I więc teraz ja wiem, co działa, wiem, co nie działa, wiem, co powinno się robić, czego się nie powinno robić i widzę bardzo wiele zwłaszcza live'ów, bardzo niefajnych, nieprofesjonalnych i z takimi podstawowymi błędami, więc ważne jest, żeby to robić dobrze. Jak robisz te live'y swoje dobrze, to wtedy one będą przyciągały klientów. A jeżeli robisz to źle, to dajesz ludziom po prostu obraz siebie i tego, jak ty uczysz. Więc jeżeli robisz nieprofesjonalne filmy, do których jesteś nieprzygotowany, kiedy lejesz wodę, ja przez to wszystko przeszłam, ale ludzie są fantastycznymi, słuchaj, oni zdadzą się fantastyczny feedback, za chwilę ktoś ci, przyjdzie i powie, do rzeczy. mówić do rzeczy. Okej, co mi padło do głowy i coś, co jakby też rozumiem i staram się stosować, to jest to, że jak na przykład chcemy biznes, świeży biznes wypromować, to myślimy, no jak to zareklamować, tak? I teraz, jeżeli myślimy o reklamie, to często myślimy, nie wiem, o jakiejś ulotce, o jakimś banerze, o jakiejś reklamie, nawet wideo, która będzie trwać 10 sekund, ale tak będzie konkretna, że don't skip this ad, wiesz, nie, tu oglądaj mnie. Teraz tak, można tak zrobić, oczywiście, że można, tylko... Kto lubi oglądać reklamy? Kto... Czekaj, Grzeg. Daj mi tylko skończyć właśnie. Kto lubi oglądać reklamy przez 15 sekund? Prawdopodobnie nikt nie wytrzyma. Jak minie te 5 sekund na Facebooku umownych, to każdy robi skip ad i przechodzi do treści, które chce oglądać. A teraz wyobraźcie sobie, że ktoś nagrywa wam reklamę, nawet nie wiecie, że to jest reklama, bo to jest po prostu wartość. Czyli lekcja na przykład, tak ty dajesz, lekcja. Tak, musi być wartość, I ty dajesz wartość
i ktoś tą wartość ogląda dla siebie przez godzinę. I tak naprawdę on ogląda reklamę przez godzinę, dlatego że ta reklama ma wartość dla niego. Tak? I przyciągasz. I ty jesteś tym przykładem, bo też mówisz, że ludzie się sami odzywają i pytają, gdzie kupić? Mieli za darmo, już dostali to, ale chcą więcej. Tylko do tej reklamy, tak jak powiedziałaś, trzeba dołożyć, postarać się, żeby jednak to nie było tam, że a dobra, biorę komórkę, zaczynam nagrywać sobie tutaj. No, przygotuj się. Jakie byś dała ludziom właśnie rady, bo ty mówisz, zauważasz pewne błędy. Jak się przygotować, żeby to było dobrze, żeby to sprzedawało? Merytorycznie czy technicznie? Zacznijmy od merytorycznie. Merytorycznie, okej. Jedna lekcja, jeden temat. Nie za dużo naraz. Druga rzecz bardzo ważna, bo też musisz zastanowić, ile, wiesz, taka osoba będzie w stanie zapamiętać z tego, co ty mówisz. To musi być wyjaśnione w sposób bardzo prosty, bardzo konkretny i bardzo przejrzysty. Ludzie muszą poczuć, Grześ, poczuć się przy tobie bezpiecznie, a będą się czuli bezpiecznie, kiedy oni zrozumieją w końcu ten angielski. Czy cokolwiek to jest, co ty tłumaczysz, sprzedajesz, czym się dzielisz, okej? Bardzo ważne jest, żeby sobie zaplanować taką wypowiedź. Bardzo często mam rozpisane na kartce, co powiem. I to są też rzeczy, których staram się trzymać i nie rozgadywać na inne tematy. To też jest bardzo ważne. Jeżeli robię jakiś webinar, tak samo teraz robię z tymi krótkimi filmikami. Jest jeden moment, w którym się witam. I to nie jest na samym początku. Na samym początku, pierwsze kilka sekund musisz złapać uwagę swoich klientów i mówisz im, cześć, dzisiaj się dowiesz tego i tego. Dlatego, że jak zaczniesz od cześć, nazywam się Alexander Led, ludzi nie obchodzi, jak się nazywa, no co ich to obchodzi? Więc wiesz, i dopiero kiedy już powiesz im o czym będzie dzisiaj i tak dalej, wtedy możesz zacząć się witać. Cześć, witam Franka, witam Jasia, witam kogoś tam, kogoś tam, kogoś tam. I koniec, już więcej się nie witamy. Musisz po prostu szanować czas swoich klientów. To jest najcenniejsza rzecz, którą oni mają. To jest najcenniejsza waluta moja, twoja, każdej innej osoby. To jest największa wartość. To jest nasz czas, ponieważ pieniądze, one się uzupełniają. Na koniec miesiąca dostaniesz znowu wypłatę, znowu będziesz mieć pieniądze, tak? Ale swojego czasu już nie odzyskasz. Więc trzeba szanować czas ludzi i dawać im wartość. Ale niekoniecznie też widziałam coś takiego, wiesz, pięć rzeczy, coś tam, które musisz zrobić na swoim Instagramie. I po prostu było zrobione to, wiesz, na takim karabinie, że po prostu, wiesz, nie była w stanie nic zapamiętać. Więc lepiej jest zrobić jedną rzecz, wiesz, bardziej dokładnie, na jakichś fajnych przykładach, niż po prostu wziąć, wypluć z siebie, co tam chcesz powiedzieć i do widzenia. I też jest bardzo ważna taka, wydaje mi się, wiesz, naturalność, żeby jednak być sobą, żeby nie udawać kogoś innego, bo jeżeli udajesz kogoś innego, to bardzo szybko zostanie to zauważone, naprawdę. Okej. Okay. Technicznie. Technicznie. Okej. Okay. Patrz, co ja mam tam za sobą. No coś tam mam, tak? Ale nie jest to, rozumiesz, deska z panią, którą mam tam przed sobą, ale ty tego nie widzisz. Musisz bardzo dbać o swoje tło, to, co jest tam z tyłu. Bardzo ważny jest też kadr, ale najważniejszy jest dźwięk. Jeżeli jest obraz rozmyty i są jakieś piksele, ale dźwięk jest dobry, to da się jeszcze tego słuchać. Nie ma problemu aż takiego, ale jeżeli jest dobry obraz, ale dźwięk okropny, to po prostu nikt nie wytrzyma. Więc to powiedziałabym takie najważniejsze rzeczy. Właśnie zadbaj o to, co ludzie widzą. Ja na przykład sobie zawsze włączam najpierw po prostu aparat w moim telefonie, ustawiam sobie kadr i wszystko, a dopiero potem włączam sobie Facebooka i jadę na żywo. Żebym po prostu wiedziała, wiesz, żeby się nie świecić na przykład, czyli jakiś puder, żeby to zrobić w dobrze oświetlonym miejscu, czyli na przykład najlepiej w ciągu dnia, bo światło dzienne jest absolutnie najlepsze do tego. Także takie drobne elementy, ale które jednak dodają, wiesz, się wszystkie do siebie i które dają się, wtedy dajesz się poznać albo jako profesjonalista, albo jako laber. Okej. No i teraz popatrzmy trochę na ten temat autentyczności i na ten temat, co publikujemy i jak to może wpływać na to, jak nas ludzie postrzegają. Czy dajemy wartość, czy tak mówisz, jesteśmy lamerami. Jakiś czas temu publikowałaś film
z basenu. To było ryzykowne posunięcie. I teraz chcę się dowiedzieć, jaki był efekt. Więc ja jak to zobaczyłem, i to było coś takiego, że ja chyba zrobiłem z Michałem Frąckowiakiem jakąś rozmowę o języku angielskim akurat, więc to było w temacie. O akcencie, tak. On gdzieś tam nie zrobiłem z łóżka. Ale Frąckowiaka też nie lubię. Jeszcze nie zrobiłeś z łóżka. Myślę, że kwestia czasu pewnie. Nie zrobię z łóżka. Okej, okay, ale Frąckowiak zrobił. Tak. Ja zadzwoniłem do niego, on był wtedy w hotelu, a okej, robimy live'a, spoko. Ale o co chodzi? Ty wtedy napisałaś coś takiego, że Michał zrobił z łóżka, ktoś tam zrobił skądś tam, a ty zrobiłaś z basenu i bum. Ja patrzę na to, o co chodzi. Siedzisz sobie w jakimś basenie na ogrodzie, popijasz jakiś napój, nie wiadomo, wyskokowy czy nie. A tam wyskokowy. Ale wygląda to ciekawie. I spowiadasz się, mówisz o kobietach i o życiu i tak dalej. Mówisz, że to było ryzykowne. Powiedz, tak. Dlaczego? Jak się wtedy czułaś, że robiłaś to świadomie, że chcesz to zrobić w jakimś konkretnym celu? Jakie były tego efekty? Uwaga, bardzo ważna rzecz. To była seria Kto ambitnemu zabroni. W serii Kto ambitnemu zabroni nie uczymy się angielskiego. W tej serii motywujemy się, ponieważ ludzie, wiesz, niektórzy jeszcze potrzebują takiego pomostu, czyli ja tu jakaś kura domowa, bo w większości babeczki nas oglądają, tutaj ja jakaś nie wierzę w siebie, ja nie dam sobie rady, albo ona jest tutaj, a ja jestem tutaj, mi się nie uda, więc ona potrzebuje takiego pomostu, tak? Więc ta seria była właśnie takim pomostem, żeby ludziom powiedzieć, dasz radę. Zastanów się nad tym aspektem swojego życia, albo nad tym, albo nad tym. I tego dnia było niesamowicie gorąco, był tak po prostu, to był taki upał. Ja po prostu miałam wszystkiego dość, dlatego że ja nawet nie pamiętam, czy ja już wtedy miałam Emilkę, czy jeszcze jej nie miałam, czy byłam w ciąży z nią. W każdym razie, chyba, nie pamiętam. W każdym razie było strasznie gorąco. Ja byłam wymęczona w ogóle po tym całym dniu na pewno z moją Natalką, a moja starsza córka po prostu daje czadu, ma po prostu, bo ma musi temperament i osobowość. Więc no i ja naprawdę wtedy się tak czułam, że już miałam dość. Jak ja w ogóle czułam, że jak mam, wiesz, siedzieć przed tym komputerem i znowu być taka piękna, profesjonalna, pomalowana i w ogóle cudna, stwierdziłam, nie dam rady po prostu. Więc mieliśmy ten basen na zewnątrz, tam naprawdę była woda, ludzie mówią, że nie ma wody. Jak nie było wody? Była woda. Dałam sobie soku pomarańczowego, chciałam sprostować te wszelkie plotki. I tak, nie mogło być alkoholowego, ponieważ nigdy nie piję, kiedy mam nagrywać. Jest to najgorsza rzecz, którą można zrobić. Pamiętajcie, na odwagę, nigdy alkoholu do kamery. Nigdy. Więc i tak, i to bardzo ważne. To był odcinek o tym, jak my, kobiety, musimy się poświęcać. I ja im opowiadałam różne anegdoty z mojego życia, żeby im pokazać, patrzcie, ja też ciągle to robię, że czuję, że się muszę poświęcać, ale to jest niedobre, bo jak się będziesz ciągle poświęcać dla kogoś innego, a nie zabierzesz się za siebie, dobrze jest się poświęcać, to jest bardzo piękne podejście, ale musisz się też poświęcić dla siebie, bo zawsze mój mąż mi powtarzał, looking after number one. Remember to look after number one, czyli zawsze pamiętaj, żeby zatroszczyć się o numer jeden, a numerem jeden mi się wydawało jest dziecko, a to jest nieprawda, numerem jeden jesteś ty. Więc ja im mówię, kobieto, zabierz ty się za siebie, ja wiem, że się, wiesz, poświęcasz mężowi i dziecku, ale zacznij się uczyć tego angielskiego, bo jeżeli ty nie będziesz szczęśliwa, bo jesteś niespełniona w tym domu i chciałabyś się gdzieś wyrwać, nawet i zabrać swoje dziecko gdzieś, albo jak twoje dziecko pójdzie do szkoły, jak będziesz mu pomagać? Nie możesz się poświęcać bezgranicznie, musisz znaleźć czas dla siebie, zacznij się uczyć tego angielskiego, chociaż po troszku, albo robić coś innego dla siebie, ale po prostu zabierz się za siebie. Rozumiem, czyli zrobiłaś coś, wszystko, no? Super, czyli było przemyślane, że coś takiego robicie dla ludzi, którzy, okej, widzą tą Aleksandrę Lerz, tam ona uczy, tak profesjonalne wszystko, a to ja to tak nie, ta koleżanki, to tam się uczą, ale ja to nie. A tutaj nagle ta Aleksandra taka ludzka, jakaś siedzi w jakimś basenie, z sokiem opowiada, tak ludzkim głosem mówi o dzieciach, o mężu, o poświęcaniu się. Okej, ale przed chwilką powiedziałaś, że tego dnia miałaś najgorszy, okropny dzień. No miałam, dzień. A nie było widać po mnie. Wiesz co? Właśnie to jest zastanawiające. Wiele osób, pewnie włączając do mnie, co ja bym zrobił? Gdybym miał cholernie zły dzień,
No. Ja bym powiedział sobie, pieprze, dzisiaj nie nagrywam. Nie możesz tak zrobić, znaczy możesz. Możesz, absolutnie możesz. No to tak, ale myślę sobie, nie, dzisiaj nie nagrywam, nie mam na to ochoty, nie mam na to humoru, wszystko mi się wali, odłożę to na jutro, kiedy będę w lepszej formie. Widzisz, ale... Czy ta forma, tylko to takie pytanie, no, czy ta twoja zła forma nie może cię pogrzebać de facto? Włączysz kamerę... Może cię pogrzebać, no, ale aha, to uważaj, to jest bardzo ważne. Jeżeli się fizycznie źle czuję, odwoływałam, wiesz, zajęcia czasami, kiedy faktycznie byłam w złym stanie fizycznym, w sensie, że nie byłam w stanie prowadzić zajęć, odwołałam takie zajęcia kiedyś dwa razy pod rząd i w ogóle, wiesz... Masakra, że tak powiem, ludzie po prostu nie są czasami, że tak powiem, skłonni do wybaczenia takich rzeczy, ale mniejsza z tym. Ale kiedy ważne jest, moim zdaniem, żeby ja czuję, że jest ważne dla moich uczniów, żeby oni zobaczyli, że ja też mam gorszy dzień i jak ja sobie wtedy radzę. Ponieważ bardzo często, zwłaszcza na Facebooku i w mediach społecznościowych, widzisz najlepszą twarz i najlepszą wersję swoich znajomych, swojej rodziny, swoich, wiesz, osób, które obserwujesz i myślisz sobie, oni są tacy wszyscy idealni, a ja jestem taka beznadziejna. I to jest strasznie niedobre i to, wiesz, prowadzi do wielu niefajnych rzeczy. Więc jest moim zdaniem istotne, żeby moi uczniowie zobaczyli, że ja też mam gorszy dzień. I widzisz, jak ja mam gorszy dzień, to jestem jeszcze bardziej wyanimowana i jeszcze bardziej wszystko, wiesz, i tłumaczę, i to się stało, i to. Więc widzisz, ale można o takich rzeczach mówić z uśmiechem, bo masz dwa wybory, Grześ. Możesz albo po prostu, kiedy masz problem, albo masz zły dzień, stwierdzić, mam zły dzień i w ogóle... wiesz, biała flaga, albo uśmiechnę się do siebie i dam z siebie wszystko właśnie tego złego dnia, no. I bardzo często ten materiał, który robisz tego złego dnia, słuchaj, nie widać tego po tobie. A w ogóle, bardzo też ciekawa rzecz, kiedy zaczynasz robić program, to zaczynasz od uśmiechu, chociażbyś w środku płakał. I w ogóle w środku w ogóle cały, wiesz, klęczysz i jęczysz, ale wiesz, że ci ludzie, oni potrzebują trochę ciepła i miłości, więc dajesz im ten uśmiech i to pozytywne. I poczekaj, ty po 5 minutach tego uśmiechu przyklejonego już nawet nie pamiętasz, że miałeś zły dzień. Serio? Ale to jest bardzo proste. Oczywiście, że tak, ale to jest, spróbuj sobie tak, jak się mówi, stań w pozycji władzy przez ileś tam sekund i poczujesz, ale to działa. I poczujesz się od razu silniejszy. Słuchaj, no, zacznij się uśmiechać do siebie, to jest dokładnie to samo, zacznij się uśmiechać do siebie albo skakać z radości i wrzeszczeć z radości i śmiać się, albo śmiać się z czegoś i po prostu zmieni się twój nastrój bardzo, bardzo szybko. Więc ja miałam taki okres, kiedy urodziłam co dopiero Emilkę i oczywiście jak czuje się kobieta z noworodkiem, wie każda kobieta, która miała kiedyś noworodka i każdy ojciec też, który wiesz, jest partner in crime, to wtedy wiesz, jak to wszystko wygląda, więc ja wtedy prowadziłam przez pierwsze chyba 3 miesiące po urodzeniu Emilki, prowadziłam live'y codziennie od poniedziałku do piątku. Codziennie, bez wyjątku, bo to znaczyło, że ja musiałam wstać z łóżka, pomimo że nie miałam siły, pomalować się, żeby mnie nie było widać tych w ogóle podkrążonych w ogóle oczu i tych czerwonych, były czasami tylko czerwone, wiesz, białka, no nie z nim spania. I uśmiechasz się do tych ludzi i nagle masz dobry dzień. Więc nigdy nie pozwalam na to, żeby mój dzień kontrolował mnie. Zawsze ja kontroluję mój dzień, więc wstaję rano i kiedy moje dzieci dały czadu w nocy, to mówię Bogu, dziękuję ci za to, że mam dzieci. I że mam męża wokół, wiesz, obok mnie, który jeszcze nie uciekł, który jeszcze nie zwariował i nie zostawił nas tym wszystkim. Za jego cierpliwość dziękuję ci, Panie Boże, i za mój wygodny materac. Więc to są, wiesz, wtedy ty nadajesz ton takiemu dniowi, więc... Ale już odeszliśmy od z basenu do łóżka przeszliśmy, więc nie wiem, jak to się stało w ogóle, więc no. Duży dystans do siebie. To jest, tak myślałem na początku, ale teraz widzę, że to nie jest tak dystans. To jest po prostu taki, jak to powiedzieć po polsku, commitment, czyli zaangażowanie w to, że coś robię codziennie, regularnie,
no matter what. Nieważne, co się dzieje w tym momencie w moim życiu, jak się czuję i tak dalej. No chyba, że faktycznie fizycznie jestem totalnie chory i tak dalej, no to nie ma sensu, tak? Mówię, że kichał, będę do mikrofonu, nic nie powiem, no bez sensu. Ale mentalnie mogę zmienić swój stan, choćby nawet poprzez przećwiczenia fizyczne, czy potańczenie sobie, posłuchanie dobrej muzyki przez 5-10 minut, dobra, tak? Albo śpiewać. Albo śpiewać, żeby tak. Nikt nie słyszał. Mogę, najlepiej w samochodzie. Mogę te emocje tak... manipulować swoimi własnymi emocjami. Że mogę zadziałać. Czyli nie składać broni, nie wywieszać białej flagi, dopóki... Nie dopóki, po prostu tego nie robić, no i tyle. Zmienić swój stan i zrobić coś, bo wtedy ten dzień, tak jak powiedziałaś, zmienia się na lepsze. Tak, tylko widzisz, wszystko do pewnego momentu, bo też wiesz, ostatnio ktoś w ogóle poruszył temat depresji na Facebooku i tam odezwała się pod tym osoba, która mówi, a bo każdy ma gorszy dzień, a jest różnica pomiędzy depresją a gorszym dniem, więc wiesz, na miarę, myślę, że jest bardzo ważne, żeby mieć wyczucie siebie, żeby wiesz, nie wywieszać białej flagi i starać się cieszyć tym życiem, i tym, jakim ono jest, i dostrzegać, wiesz, te pozytywne strony, no ale wiadomo, kiedy jesteś chory, to jesteś chory i wtedy nie oczekujesz od siebie, że będziesz skakać, słuchaj, na skakance, no nie? A tak jak mi kiedyś powiedział ojciec Szóstak, znasz Szóstaka? Tak. Jest mega, uwielbiam Szóstaka, a w ogóle prywatnie jest jeszcze w ogóle lepszy, jest jeszcze w ogóle, to jest po prostu przeagent, ale powiedział mi coś takiego, co, że tak powiem, też bardzo zmieniło moje wtedy życie, już w zupełnie innym kontekście, nie będziesz oczekiwać osoby, od osoby ze złamaną nogą, że nagle pójdzie tańczyć z tobą rock'n'rolla, więc... Wiesz, jeżeli po prostu mierz siły na zamiary też, tak. Znaczy nie, że mierz siły na zamiary, nie. Po prostu bądź w stanie zaakceptować siebie i swoje słabości. To bardzo pomaga. Mhm. Bo nikt nie jest idealny, nawet jeżeli ci się ludzie starają to mówić, naprawdę. Druga ciekawa rzecz, która jeszcze, to już jakby na końcu mówimy o takich ciekawostkach teraz, takie wyciągamy, takie różne brudy, ciekawostki. Brudy już wyciągnąłeś na początku. Serio, a co tam było takiego? Nie pamiętam. O mojej teściowej, to że ty ją, rozumiesz, poznałam na ulicy. To ty o niej mówiłaś, ja nic nie powiedziałem o teściowej. Mój związek zaczął się z moim mężem od mojej teściowej. Od teściowej. Cóż, tak też bywa. A powiedz mi w takim razie, co twoja teściowa powiedziała na ten teledysk Disco Polo, który nagrałaś z... No właśnie. Może powiedz w ogóle, jak to się stało, że ty nagrałaś teledysk Disco Polo. I... Zastanawiam się, czy moja teściowa go widziała w ogóle, ponieważ świeci panią na lej duszą. Nie wiem, co by powiedziała. Jakby, o matko, nie widziała go. Nie widziała go. Jakby zobaczyła coś, nie wiem. Ostatnio wysłałaś mi ten teledysk. Byłem totalnie zaskoczony. Powiedziałaś mi o tym, naprawdę? Ja mówię, hej, muszę to zobaczyć. Zdziwiłeś się naprawdę, znasz mnie trochę, gdzie to dziwi. Nie znam cię aż tak dużo, przecież to nasza trzecia rozmowa dopiero, więc jak ja się znam? Oczywiście... A ja się już znam całe życie. Oczywiście tak się czuję, jakbym cię znał całe życie. Zgadzam się. Ale fakty, które się dowiaduję, to są nowości. I ten teledysk mnie bardzo zaskoczył. Opowiedz tą historię. O matko, ale gdzie ta historia się w ogóle zaczyna? Aha, właśnie. Już wiem, gdzie się zaczyna. Trzeba mieć pomysł na to, żeby w ogóle wpaść na to, żeby nagrać teledysk i jeszcze pewnego rodzaju teledysk i zrobić to profesjonalnie, wydać na to pieniądze, czas, co za tym stoi, no. To jedno z najlepszych doświadczeń w ogóle. No, dla takich chwil się żyje. Z perspektywy czasu właśnie o to chodzi, wiesz, w życiu. A żeby nakręcić teledysk Disco Polo. I przebrać się za, rozumiesz, doktor Sun, no nie, blond perłka. Słuchaj, ja odwiedzałam moją koleżankę z czasów jeszcze w ogóle takich pradawnych. I ja zauważyłam, że wiesz, ona, ja też mówię, słuchaj, musisz zacząć się ty uczyć tego angielskiego, naprawdę mogłabyś tutaj zacząć działać, coś robić. A ona mówi, że ona nie ma czasu, no nie? Ale cały czas w tle leci Disco Polo, no nie? Przez ten cały czas, ile razy tam jestem, zawsze jest Disco Polo w tle, albo w ogóle jakiś inny telewizor, jakiś inny program, no nie? Więc
I ja stwierdziłam, taka sfrustrowana, że wróciłam od niej i stwierdziłam, o nie, to jak ty disco polo w koło, a angielskiego nie, to ja zrobię teledysk disco polo, bo ja założę się, że jest więcej takich osób jak ty, które, wiesz, nie mają czasu, no, kto chce się uczyć, no nie? Zróbmy tutaj uczenie przez zabawę w jakiś sposób, no nie? Więc wróciłam do domu, moja córeczka miała taki mały keyboardzik, na którym tam, rozumiesz, wygrywała nam różne. Więc ja sobie na tym, wiesz, wygrałam melodię, nagrałam sobie to na telefon, a potem melodię taką, znaczy melodię piosenki, a potem taką melodię takiego, że tak powiem, takiej przygrywki tam w tym wszystkim. Usiadłam, słuchaj, w 15 minut napisałam tekst do tego wszystkiego, tylko widzisz, na początku zastanawialiśmy się, o czym ten teledysk, o czym ta piosenka disco polo powinna być. I wymyśliliśmy, że najbardziej takim, bo to nie może być piosenka disco polo o, wiesz, nie wiem, te zielone oczy zielone, no nie? To musi być z jakiegoś powodu. Więc my to zrobiliśmy dla naszych uczniów, ja to zrobiłam dla mojej koleżanki i innych osób, które były w tej samej sytuacji, żeby oni się nauczyli angielskiego. Więc to musiało być z elementami angielskiego i zastanawialiśmy się, co jest na absolutnie najważniejsze. I stwierdziliśmy, że najważniejsze jest, żeby być w stanie porozmawiać z lekarzem, żeby umówić się na wizytę u lekarza i też, żeby być w stanie wezwać karetkę, kiedy ktoś ma na przykład atak serca. I o tym zrobiliśmy. Piosenka Dr. Sue. Can I book an appointment with you? No nie? No, ale wtedy to już, wiesz, mieliśmy sprzęt cały, ale my nie mieliśmy w ogóle funduszy na to, ponieważ to już był rok z groszem naszej działalności, więc co mieliśmy, to wydaliśmy. I jeszcze teledysk wam był potrzebny. Czego nie mieliśmy, to pożyczyliśmy, też wydaliśmy. Banki nas kochały wtedy. W każdym razie, ale słuchaj, wiesz, jak robi się coś z pasją i jak się ma w ogóle pomysł szalony, to znajdą się inne szalone osoby, które będą chciały ci pomóc. Więc gościu, który profesjonalnie zajmuje się tworzeniem muzyki, a zrobił nam całą w ogóle linię melodyczną i to wszystko, słuchaj, w ogóle się nie chce przyznać. Znaczy zrobił nam to, ale nawet nie chce dać swojego imienia, żebyśmy, wiesz, powiedzieli, patrz, co zrobił, no nie? Tak, naprawdę zrobił to bardzo profesjonalnie, to jest zrobione fatem, można tego słuchać, naprawdę i to, wiesz, jest przyjemne dla ucha, no nie? Ale zrobił. Potem Janek, mój kolega z kościoła, szalony w ogóle, szaleniec, zaśpiewał nam to, bo ma do tego głos, ja nie potrafię śpiewać, też tam śpiewam, ale biedny się ten Patryk umęczył, kurczę, z tym, żeby to stonować, jakoś stuningować się, ja nie wiem, żeby dało się tego słuchać, no nie. Maciek to wszystko nagrał. Pojechaliśmy, słuchaj, do Walii to nakręcić, ponieważ ja to chciałam koniecznie zrobić nad morzem. Więc pod namiotami wtedy tak strasznie było zimno, o mój Boże, a no pod tymi namiotami ja w tym stroju, rozumiesz, pielęgniarki czy tej Dr. Sue, wiesz, krótki w rękawkach, a tam Porozpinani przecież. Porozpinani i te, no i wiesz, i Maciek krzyczy jeszcze raz, no nie, więcej energii, a my w ogóle nos czerwony, no nie, się leje z nosa. Koleżanka pojechała z nami też, moja, która też za darmo opiekowała się moim dzieckiem. To w ogóle było kapitalne też z jej strony. Więc wowzer, dosłownie to było szaleństwo. No i zrobiliśmy teledysk i część rzeczy nagrywaliśmy. Nagrywaliśmy tak, audio nagrywaliśmy u siebie w domu. Mieliśmy, wiesz, mikrofon i tak dalej, ale słuchawki też jakieś komputerowe, w ogóle jakieś, nie wiadomo jakie. Część nagrywane na zielonym tle w garażu, ale nikt nie wie, że to było nagrywane w garażu, bo jest, wiesz, zielone tło i oni widzą sportowy samochód za sobą, więc no masakracja, super, fantastyczne doświadczenie i na podstawie tego zrobiłam lekcje, też filmiki z lekcjami, żeby ludzie uczyli się jednak tego angielskiego, bo już jak posłuchali tej piosenki 5., 10., 15. raz, to już im wpadł ten tekst w ucho, to już nie muszą tego uczyć tekstu tak bardzo, ale dobrze by było, żeby oni wiedzieli, co to znaczy, więc do tego mieliśmy, wiesz, to myślę, wiesz, takie małe filmiki, żeby oni mogli też, wiesz, się nauczyć. Do tego zrobiliśmy też w ogóle serię webinarów, też takich dłuższych, gdzie w stroju pielęgniarki też uczyłam po prostu po to, żeby przyciągnąć uwagę, żeby ludzie uczyli się tego, co muszą wiedzieć. No, no takie rzeczy muszą wiedzieć. Więc dlatego teledysk Dr. Sue. I tyle właśnie można stworzyć, jeżeli się ma odpowiednie podejście, to znaczy
dystans do siebie, misję, żeby pomagać innym ludziom, zauważać problemy, jakie są, no, w przypadku twojej przyjaciółki, która miała ten problem, że nie mogła się zmotywować do tego, żeby zacząć uczyć się języka angielskiego. Bum, jest pomysł, temat przewodni jest napisany w 15 minut, coś tam się... I nagle się okazuje, że jest teledysk, który wygląda mega profesjonalnie. Muzyka, jak na disco polo, to jest normalnie, można spokojnie puszczać w tych kanałach. Nie oglądam, ale domyślam się, że mógłby być tam hitem. Być może był hitem. Wszędzie, kurczę, może być hitem. Tylko na kanałach Disco Polo, no weź. Kochani, zresztą oceńcie sami. Link znajduje się pod tym materiałem do teledysku Dr. Su i też damy link do tego, jak to się nazywa? Do kulis. Do kulis, tak, jak to powstawało. Bo właśnie to jest ciekawe. Widzimy coś, co powstało, wow, to prawda, musieli na to wydać pewnie z 10 tysięcy, a to się okazuje, że to gdzieś coś w garażu można zrobić, można. Jeżeli znajdzie się paru pasjonatów, którzy chcą coś zrobić razem. No i te lekcje, one są dostępne? Są, to jest, wiesz, wszystko na naszym kanale na YouTubie. Aha. Tylko pamiętaj, że to jest stworzone dla konkretnej grupy docelowej. Tak. Niekoniecznie dla ambitnych osób. Dla kogo? Przepraszam? Niekoniecznie dla tej grupy bardzo takiej ambitnej. Wiesz, jest, tak powiem, są różne potrzeby i też w inny sposób będziesz takie osoby uczyć, ponieważ one mają inne oczekiwania. Te osoby nie potrzebują, żebyś, rozumiesz, zrobił tutaj siadaj i będą cię uczyć konkretnych rzeczy przez godzinę, bo nie wysiedzą, bo są zmęczeni po pracy w fabryce. Oni potrzebują to mieć zrobione, wiesz, tak bardziej na luzie. Ja to mówię też pod kątem naszych słuchaczy, którzy są ludźmi ambitnymi, którzy chcą coś w życiu zmieniać, robić i chcą się uczyć. Chcą się uczyć od takich ludzi, którzy już to zrobili. I ty właśnie jesteś taką osobą, która wpada na jakiś pomysł, bo zauważa problem i natychmiast mówi co? To, co tata powiedział. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Idziemy i robimy. Idziemy i robimy. I robisz to. I to jest fantastyczne w tobie. To właśnie bardzo mnie też przyciągnęło do ciebie, do twojej osoby, do tego, żeby porozmawiać z tobą, bo samo to, że robisz lekcje bardzo wysokiej jakości, super lekcje, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to też jest twoja osobowość, która po pierwszej rozmowie, jak porozmawialiśmy właśnie razem po raz pierwszy, to bardzo mnie przyciągnęłaś tym, w jaki sposób mówiłaś właśnie o innych, o tym, co ty robisz, dlaczego to robisz. I też wspomniałaś, bo wtedy to była też taka akcja, poznaliśmy się w grudniu, wtedy też organizowałaś taką zbiórkę charytatywną i też cechuje cię... Obudź sobie Mikołaja, no. Tak, i też cechuje cię właśnie to, że cały czas robisz coś charytatywnego dla innych. Cokolwiek byś tam nie robiła w projekcie językowym, to bez przerwy słychać, że ty namawiasz ludzi, a tutaj zbieramy to, a tutaj jakieś paczki, a tu jakieś... Może powiedz, jak to się łączy z twoim biznesem? Wiesz, to jest... Byłoby, że tak powiem, grzechem nie wykorzystywać tego, że gdzieś tam nas obserwuje 10 tysięcy osób na Facebooku i nie wiem, 2000 na YouTubie, no nie? Więc wiesz, ja miałam kiedyś taką sytuację. Klęczałam w kościele przed Najświętszym Sakramentem. I sobie myślę, Boże, naprawdę taki masz plan dla mnie, że ja mam być nauczycielką i robię te lekcje przez internet, no i wiesz, pomagam ludziom, ale serio? No nie? Ale wtedy, że tak powiem, zupełnie nie widziałam potencjału tej obecności w mediach społecznościowych. Jeżeli działasz w mediach społecznościowych, nawiązujesz relacje z ludźmi, nawiązujesz wiesz, znajomości z ludźmi i wtedy to daje ci naprawdę, jest po prostu dużo łatwiejsza droga do tego, żeby pomagać innym osobom, bo wiesz, twoja grupa klientów czy osób, które cię oglądają, one, te osoby już cię znają, już cię lubią i kiedy ty powiesz, słuchajcie ludzie, jest akcja tutaj potrzebna, nie wiem, jest, nie wiem, 2000 dla... Czekaj, dla kogo my to zbieraliśmy? 2000 na operację dla chłopca takiego. Już zapomniałam go na imię. W każdym razie, będzie mi teraz chodziło po głowie. Zobaczyłam, wiesz, że brakuje im tam ileś do uzbierania tej całej kwoty i po prostu, wiesz, zrobiliśmy zrzutkę i rozumiesz, w ciągu 24 godzin udało nam się zbierać 2000 zł i tam im dołożyliśmy, ktoś tam jeszcze dołożył i wiesz, się udało, no nie? Także chciałabym, wiesz, jest ciężko, zawsze jest masa osób potrzebujących, masa. I jest po prostu problemem
wybrać, komu pomóc, tak? Że teraz chciałabym, żeby raczej wiesz, te osoby, które no, nasi klienci po prostu, czy te osoby, które oglądają moje filmy, żeby to one decydowały, komu pomożemy, a nie żebym ja musiała podejmować tą decyzję. Także wykorzystanie tych zasięgów, jak się masz te zasięgi, to właśnie łatwiej jest wtedy pomagać innym. Pewnie, ale to jest już, masz już gotowe wszystko. Tak. Że tak powiem, już wiesz, jest dużo łatwiej, więc jak możesz, to dlaczego nie? I też zauważyłem, że już trzeci raz podczas tej naszej rozmowy dosyć otwarcie mówisz o tym twoim związku z Bogiem. Tak jakby powołujesz się, że rozmawiasz i pytasz, zadajesz pytania, czy to jest mój plan na mnie i tak dalej. Czy jesteś taką bardzo głęboko wierzącą osobą, tak można cię określić? Nie, ja bym chciała taką osobą być. Okej. To co, mi się taką osobą być, ale mi nie wychodzi. Ci nie wychodzi. Ale tak właśnie publicznie niewiele osób to robi właśnie. Okay. Niewiele osób mówi otwarcie o swojej wierze, o swoich związkach z Bogiem, w jaki sposób rozmawia czy coś takiego. Ty właśnie jakoś decydujesz się do mówienia o tym otwarcie. Wiesz, byłam kiedyś na takim evencie, który się był zorganizowany przez taką organizację, coś tam Christie. To się nazywało Brave Christian. I dostałam tam taką opaskę. I tą opaskę mam cały czas ze sobą od prawie 2 lat już teraz. I to mi przypomina o tym, żeby być odważnym chrześcijaninem, wiesz? Ale to była impreza w ogóle, masakracja. Jak ja tam zobaczyłam, co oni tam wyprawiają. Ale to już było, wiesz, po tym, jak ja się już nawróciłam, jak już byłam osobą taką już bardziej wierzącą, no nie? Ja już nigdy nie widziałam, żeby ktoś po prostu, wiesz, został uzdrowiony albo w ogóle takie rzeczy, wiesz, nie, że jestem zaśnięcie w Duchu Świętym, to tam, wiesz, jedna rzecz, ale po prostu takie rzeczy się z ludźmi działy, że w ogóle no, jest po prostu, kiedy fizycznie widzisz obecność Boga, to jest ciężko nie uwierzyć, naprawdę. I kiedy dzieją się rzeczy z tobą i z innymi, że, wiesz, bliskimi tobie osobami, po prostu które nie miały prawa się wydarzyć, to jest łatwa sprawa. To jak niewierny Tomasz, no nie? Także po prostu jest to dla mnie wręcz oczywiste. Jest to dla ciebie naturalna rzecz. Nienaturalna, kurka, Felek, to jest wszystko, a nienaturalne. Nie jest jak naturalne. To może być naturalne? To jest... to jest takie frustrujące, bo ty chcesz zrozumieć, jak to jest możliwe, że to i to i to, no nie? Ale nie możesz tego zrozumieć, jest to nie do wytłumaczenia, jest to niesamowicie frustrujące, ale masz po prostu, wiesz, no jedno wytłumaczenie, no nie? Także w ogóle, no... Miałem na myśli naturalną rzecz, w sensie dzielenie się tym, tak? Mówienie o tym dla ciebie. Tak, ale widzisz, jeżeli byś miał sposób na życie, który po prostu wiesz, że jest... no po prostu kapitalny, że wnosi do twojego życia tyle dobra i tyle w ogóle fantastyczności i pozytywności, to chcesz się tym dzielić, no nie? To tak jakbyś miał, nie wiem, patent na wygranie miliona, no nie? I tak się czujesz właśnie, że masz taki patent dzięki temu, że masz wiarę? Stary, no pewnie, ale wiesz, bo możesz mieć wszystko. I już chyba... no właśnie to o to chodzi, że możesz mieć w życiu absolutnie wszystko, możesz mieć dom swój, możesz mieć pieniądze, możesz mieć sławę, możesz mieć wszystko, ale po prostu jak w tym wszystkim brakuje Boga, to możesz być najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na świecie. A z Bogiem możesz mieć po prostu absolutnie nic i będziesz szczęśliwy jak, nie wiem, jak po angielsku się mówi, świnia w błocie. Po prostu będziesz szczęśliwym człowiekiem, bo on daje ci szczęście, więc to jest, wiesz... Tylko to nie jest tak, bo widzisz, to jest w ogóle wchodzimy na to jest dużo, że tak powiem, do powiedzenia na ten temat. Tylko to chodzi o to, żeby być blisko, blisko Boga, no nie? Żeby po prostu mu powiedzieć, okej, Panie Boże, oddaję Ci wszystko, no nie? I jadę na autopilocie, no nie? To znaczy, ja Tobie pozwalam prowadzić się w swoim życiu, a nie tak, jak na przykład ja robiłam całe moje życie, Panie Boże, okej, wierzę w Boga, Ojca, wszechświata, okej, ale tak, finansów to się moich trzymaj, wiesz, z daleka, żebyś przypadkiem mi nie zabrał, bo jak ja Ci powiem, działaj w moim życiu, to mi zabierzesz na pewno, no nie? Do mojego małżeństwa Cię nie wpuszczę, bo ja to wiem, co robię, no nie? Tu Cię nie wpuszczę, tu Cię, ale działaj, a potem skarżę się, no nie? Kurka. Tak Cię, Boże, prosiłam o to, a Ty żeś mnie nie wysłuchał, no nie? No ale Pan mówi, kurka, no ale co? No nie pozwoliłaś mi. Także to wiesz,
to jest ciężkie. Właśnie takie, wiesz, danie Bogu takiego stuprocentowego prawa kierowania swoim życiem. Bez względu na to, jak on to poprowadzi, bo on może poprowadzić to zupełnie inaczej, niż ty sobie wyobrażasz. I to jest to, czego ja też się nauczyłam w życiu, że wiesz, ja sobie myślę, Panie Boże, daj mi to, a on mówi, nie dam ci, ja dla ciebie mam w ogóle coś dużo lepszego, chodź, pokażę ci. Bardzo często, wiesz, my myślimy, że my wiemy lepiej, no ale on jednak ma lepszą perspektywę, no nie? No to wtedy to tak klęczałaś właśnie w kościele i pytałaś go, czy naprawdę to jest to, że mam uczyć angielskiego i co się stało później? Dostałaś jakąś odpowiedź? Coś lepszego się wydarzyło w swoim życiu? Ja nie wiem, czemu ja w ogóle tak to bardzo mocno pamiętam. Nie wiem, czy to musiało być jakoś chyba przed właśnie, przed tą akcją, kiedy byłam w 9 miesiącu ciąży i stwierdziłam, że zorganizuję, znaczy taka mi przyszła myśl do głowy, że to muszę zrobić, zorganizować w ogóle akcję charytatywną dla kobiet potrzebujących w Polsce, które mają właśnie takie noworodki i zorganizowałam i zrobiliśmy w ogóle i wyszedł szał i euforia, masa dobra w ogóle z tego wyszła i kolejne akcje, w ogóle współpraca z Jill Parsons i wspomagam, bo chcę, wiesz, w organizacji Obudź sobie Mikołaja i tak dalej, to wszystko wyszło właśnie z tego jednego pomysłu, więc więc tak, ale to nie jest tak, że zawsze dostajesz odpowiedź, a wiesz, co jest najgorsze? Jak modlisz się i gadasz, ale żeby słuchać, to nie. Albo wiesz, jak chcesz faktycznie usłyszeć odpowiedź, wiesz, co jest najlepsze na świecie? Pismo Święte, no bo to jest, wiesz, żywe słowo, no nie? I ja nie miałam nigdy Pisma Świętego nawet w domu, stary, więc sobie myślałam, no nie kurczę, co za wiara, niby Bóg, niby mówi do ciebie, a do mnie nie mówi nic, nie? Ja do niego cały czas mówię, a on do mnie nic, no ale też trzeba być w stanie, wiesz, się wyciszyć i być w stanie się wsłuchać i otworzyć się i też zawsze jak się modlisz, to najpierw trzeba się... Najpierw trzeba poprosić o dar wiary od Ducha Świętego, bo jak tego nie będziesz mieć, to będzie ciężko nam wierzyć samemu sobie i z własnej, że tak powiem, chęci i z własnych sił. Cieszę się, że wreszcie masz ten temat też i poznaliśmy się od tej strony też. Dlatego, że ja czuję, że też to jest ważne. W moim życiu tak samo jest bardzo, bardzo ważny jest Pan Bóg i Jego plan dla mnie. I codziennie pytam, czy ten plan jest taki, jaki ja sobie go wyobrażam. I weryfikuję to. Ja to weryfikuję za pomocą aplikacji. Dawaj, jestem ciekawa. Ale fajne, co tam masz? To jest modlitwa w drodze. Ale fajne. Na co codziennie 10 minut ze Słowem Bożym i z komentarzem. I też chcę się podzielić przy tej okazji tym właśnie z tobą i pewnie fajnie, z innymi. Bo nigdy nie mówię, dlaczego podpytujesz, nie mówisz tam, no to dawaj. No to właśnie powiem, bo to będziemy już zaraz kończyć, ale myślę, że to też jest ta rzecz. Ciekawy jestem, ilu słuchaczy, z widzów też się po to podłączy. Bo ja zdaję sobie sprawę, że teraz jakby tutaj mamy temat biznesowy, temat rozwojowy, temat inny, ale dla mnie, jako na biznesmena, to jest nieodłączna część. Tak samo jak moja rodzina. Tak. Rozmawiamy o rodzinie. W biznesowym kanale rozmawiamy o rodzinie. Tak. Rozmawiamy o teściowej. Rozmawiamy o zupełnie innych tych rzeczach, które są wplecione. Dlaczego nie mamy rozmawiać też o innym aspekcie życia, jakim jest właśnie nasz kontakt z Bogiem. I to, co powiedziałaś, że słuchanie... Ja kiedyś nie wiedziałem, jak można Boga usłyszeć. No jak? Przecież nie usłyszę żadnego głosu i tak dalej. Czasami może jakieś pomysły mi wpadały do głowy, ale czy to jest jakiś Boga głos? Przecież to mój głos jest, prawda? Mój pomysł, więc nie przypisywałem jemu tego. Ale nie czytałem. Nie czytałem Pisma Świętego, prawda? I w pewnym momencie właśnie moja żona gdzieś mi podsunęła taką, a to jest taka aplikacja, modlitwa w drodze, weź sobie to zobacz i tam jest codziennie to rozważanie. I kiedy zacząłem tak słuchać regularnie, po kilku dniach już, zauważyłem, że odnajdywałem w tym odpowiedzi na to, co w danym momencie mnie dręczyło. Mam jakiś dylemat, pytanie, co zrobić i tak dalej. I nagle podczas tej medytacji 10-15-minutowej tam jakaś muzyka sobie leci, jakiś komentarz. Czasami odpowiedź padała w komentarzu, czasami w tekście, ale wszystko stawało się oczywiste. I z dnia na dzień moje życie zmieniało się dzięki właśnie temu. Dzięki temu, że ja spędzałem chwilę czasu rano z tym Słowem Bożym. No, naprawdę. I też zacząłem polecać to innym ludziom i też zauważyli tą potrzebę. Bo
prawda, mamy sporo problemów, a jeden z głównych problemów to jest właśnie zaufanie, że ktoś nad nami nie czuwa, tylko jest z nami tak. W każdej sytuacji, trudnej, nietrudnej, przeważnie martwimy się, kiedy mamy trudne sytuacje, że jest z nami. Nam ciężko uwierzyć, że jest ktoś z nami, bo nam się wydaje, że jesteśmy sami, zostawieni po prostu sami sobie, męczymy się, musimy sobie sami z tym poradzić, musimy udźwignąć ten ciężar, ogarnąć finanse, ogarnąć te choroby i tak dalej, te wszystkie inne problemy, biznesy, klientów. Tak. Zrzucamy to na siebie samych. A kiedy, nawet mentalnie tylko, w modlitwie oddamy to komuś doskonalszemu, tak. To przez to jakoś tak się przychodzi już zupełnie inaczej. Po prostu tak, jakoś naprawdę, tak. Naprawdę, to jest bardzo ważne. Te sprawy się stają takie malutkie. Tak. Nie? Naprawdę można, dlatego wiara czyni cię człowiekiem szczęśliwszym, bo nawet gdyby się po prostu wokół waliło i paliło, wiesz, ludzie mają takie przeświadczenie czasami, że jak się nawrócą, to już nie będzie w ich życiu burz, a to nie jest tak, będą burze, ale kiedy wiesz, będzie szalało wokół ciebie i w ogóle będą pioruny, ty wewnątrz będziesz mieć spokój. I to jest ta różnica, bo ja się nawróciłam w momencie po prostu kryzysowym mojego życia. Więc wtedy się najłatwiej odnajduje Boga, bo wtedy jak już sam namieszasz i już tak po prostu sam narobisz takiego dziadostwa w swoim życiu, no nie? I wtedy, że już po prostu nie jesteś w stanie tego dziadostwa w ogóle, tego całego syfu w ogóle udźwignąć, to wtedy mówisz, Panie Boże, dlaczego Ty dla mnie zsyłasz takie rzeczy? No mówisz, sam żeś se zbierz. Ale Pan Bóg generalnie jest w ogóle kapitalny, bo On ze wszystkiego jest w stanie, jest jak garncarz, no nie? Jak lepi garnek, no nie, obraca się tutaj ten, on lepi i chce na przykład wziąć i ulepić, no nie wiem, garnek, no nie? Ale ten garnek sam w ogóle coś kombinuje i po prostu się zniekształca, to nawet jeżeli taka osoba się po prostu, wiesz, nawróci później w swoim życiu, to Pan Bóg i tak z tego coś pięknego uklei, no nie wiem, wazon, albo z coś innego, rozumiesz? Nawet z każdego defektu, ze wszystkich, całe w ogóle dziadostwo, które my sami narobimy, on jest w stanie, że tak powiem, to w każdej złej sytuacji, on z każdej złej sytuacji jest w stanie wyciągnąć dobro. To jest po prostu mega śniadanie. I tak, bardzo to ułatwia życie. Niesamowicie. No i proszę, oto właśnie co wyszło z nocnej rozmowy. Nie dość, że rozmawiamy już ponad prawie 2 godziny. Nie wierzę. To jeszcze rozmawiamy na masę różnych tematów. Rozmawialiśmy dzisiaj z tobą, Aleksandra, o twojej historii. Rozmawialiśmy o tym, jak w jaki sposób można właśnie odnaleźć swoją niszę, swoich klientów, którym będziemy pomagać. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób docierać do tej niszy, jakimi kanałami, twoją historię, jak ty docierałaś. Rozmawialiśmy też o czym? O tym, jak być autentycznym i też jak się nie spalić, ale żeby kontynuować, żeby codziennie robić pomimo złych nastrojów, żeby jednak trzymać się w rysach i jak zmieniać swój nastrój, żeby kontynuować, pracować cały czas, dostarczać to, co się chce, tą misję, żeby nie rezygnować z tego. I teraz też na końcu porozmawialiśmy o tym, co daje nam siłę. I też podstawa. Porozmawialiśmy o Bogu, o tym, co my czujemy, że też pomaga nam na co dzień. Myślę, że na tyle tematów mogłoby pewnie powstać znowu 5-6 osobnych odcinków podcastowych. Bunt. Jeden odcinek, jeden temat, Grześ. Tak, tak, widzisz? I teraz właśnie to, co powiedziałaś na początku, teraz przyszło mi do głowy, że właśnie można było z tego zrobić kilka odcinków. Ale cóż, no tak już się nagrało, tak już pójdzie. Pozostaje mi podziękować ci za ten czas. I za te całe twoje świadectwo, za całą twoją wiedzę, którą się podzieliłaś, bo jestem przekonany, że wiele z osób, które próbują może szkolenia jakieś zacząć online, bądź w ogóle próbują coś w internecie, coś sprzedawać, te twoje wszystkie wskazówki są bardzo cenne i przydatne. I proszę was, kochani, dajcie znać w komentarzach, koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie, czy na stronie Business Cafe UK. Dajcie znać wasze pytania, wasze wątpliwości, wasze komentarze. To jest ważne. To jest ważne. Ola, powodzenia w projektach. Dzięki. Mi się to pięknie rozwija. I powiedz tylko jeszcze na koniec, gdzie szukać tych projektów, gdzie można u ciebie kupić?
gdzie można u mnie kupić, wiecie. Można kupić na stronie najlepszykursyangielskiego.co.uk, bo tak się nazywa nasza firma. Też można znaleźć na Facebooku najlepsze kursy angielskiego, więc łatwo do zapamiętania. Najlepsze kursy angielskiego albo .co.uk, albo po prostu na Facebooku fanpage. Okej. Okay. A co obecnie sprzedajesz? Jeszcze oprócz... Co obecnie? Wiesz co? Zależy, czego potrzebujesz. Ale wszystko dotyczy właśnie nauczenia się języka angielskiego. Tak, a powoli kierujemy się też w kierunku pomagania osobom, które mają jakąś fajną wiedzę w dotarciu, do dzielenia się tą wiedzą z innymi. Czyli te osoby, które chcą robić to, co ja robię, to chciałabym tą wiedzą też się dzielić i mówić im, jak to robić. Żeby nie musieli uczyć się na swoich błędach, żeby mogli się uczyć na moich. Z tym, czy ty miałaś problem, teraz będziesz znowu uczyć ludzi. Czyli powstaje kolejny program edukacyjny. Tym razem już nie powoli, angielski. Powoli. Tylko dzielenie się swoją wiedzą przez internet i robienie tak, żebyście nie musieli przehuśtać swojego depozytu na dom. Żebyście nie musieli zaciążyć swoich kart kredytowych, swojego męża, ale karty kredytowej, żeby można było się obejść po prostu bez tego. Bo można. Fantastycznie. Zapraszam wszystkich was do odwiedzenia profilu Oli na Facebooku. Tam jest masa ciekawych filmów. Najlepszy kurs angielskiego. Ola, trzymaj się. Miłego wieczoru. I to już wszystko w 28 odcinku podcastu, który nagrywałem z Aleksandrą późnym wieczorem. Ciekawy jestem, czy zauważyłaś jakąś różnicę w porównaniu do innych odcinków podcastu. Daj znać. Daj również znać w komentarzu, czy z tego odcinka wypłynęła dla ciebie jakaś wartość, czy z tego w jakikolwiek sposób skorzystałeś. Jeśli nie, też napisz. Jeśli tak, napisz, co to było. A ponieważ wytrzymałaś do końca tego odcinka, mam również dla ciebie wartościowy prezent od Aleksandry. Otóż jest to pakiet szkoleń, więc jeżeli ty masz problemy z językiem angielskim, z motywacją, być może potrzebujesz właśnie czegoś bardzo podstawowego. I Aleksandra przygotowała pakiet, który składa się z czterech elementów. Są tam dwa kursy, jeden nazywa się Łatwy Start, drugi nazywa się Minimalny Wysiłek, Maksymalne Efekty. Dodatkowo otrzymujesz dwa e-booki na ten temat i to wszystko w pakiecie w bardzo atrakcyjnej cenie, którą możesz zobaczyć w tym momencie, klikając w link, który znajduje się pod tym materiałem do tej oferty, a to wszystko pod adresem biznescafe.uk/odcinek28. Cóż, na dzisiaj to już naprawdę wszystko. Serdeczne dzięki i mam nadzieję, że widzimy bądź słyszymy się już w następnym odcinku Biznes Cafe.